Dzień dobry wszystkim. Dawno mnie tu nie było, coś mi się tak wydaje. Witajcie. Witajcie, zaraz lecimy. Oczywiście na początku parę technicznych rzeczy, więc dopiero za chwileczkę sobie zaczniemy, ale dajcie jeszcze 2-3 minutki, no i moi drodzy, będziemy sobie lecieć. Więc tak. Gdzie to jest? Tutaj to... Odpalamy. Siema, siema, witajcie, cześć. O, już was widzę, tutaj dużo osób się pojawiło. 15 osób na starcie, jejku, jejku, cóż to za wynik. Także witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dajcie proszę znać, czy mnie dobrze tutaj słychać, bo to jest chyba tutaj najważniejsze. Witam was wszystkich. Już muszę tylko Discord poinformować, że ruszamy sobie z live'em. Tak, a bo to nie tu miałem odpisać. Czekajcie, bo to na naszym Discordzie ja muszę na takim specjalnym kanale napisać. Dajcie chwileczkę i zaraz lecimy. Powiem wam, co dziś będziemy robić, bo dziś się będzie działo. Dziś naprawdę będzie się dużo działo. Tylko muszę oczywiście... Dobra, wysłane poszło, więc... Jest git, moi drodzy, jest git. Możemy sobie lecieć. Ostatnia rzecz, którą muszę sobie zrobić... Kurde bele, jeszcze to. Dobra. Super, że mnie dobrze słychać. Bardzo, bardzo dobrze. No to zaczynamy, moi drodzy. Zaczynamy w takim razie. Jak tam Dzionek? No u mnie Dzionek bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że u was również Dzionek mija świetnie. I życzę wam tego. A jeżeli nie, no to wbijajcie na live i zapraszajcie znajomych, dlatego że wtedy tutaj, moi drodzy, na pewno minie wam jeszcze lepiej. Dobra. Ja już się odpaliłem, ja już zaczynam, więc na początku powiedzmy sobie, co dziś będziemy robić, gdzie w ogóle, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na mapie Brzozówka, jest to ta mapa od Venturiego. Wiecie co? Jedna rzecz, bo przecież ja muszę wrzucić link do tej mapy, bo za chwilę będziecie mogli ze mną zagrać, za jakieś 10 minut dostępnie. Tak, czy będzie grane razem? Dzisiaj również będzie możliwość zagrania ze mną. Około 20:10 dam dane do serwera i zaproszę. Dzisiaj będziemy grali w mniejszą liczbę osób, dlatego że w maksymalnie 4, może 6, może zwiększymy to do 6. Natomiast to zależy od tego, jak się tutaj gra rozwinie, dlatego że to jest gospodarstwo, które będzie generalnie małe. Więc skoro to jest małe gospodarstwo, no to trzeba jednak... żeby to gospodarstwo, no wiecie, dobra, brzozóweczka, link do mapy tylko wrzucę, dlatego że ona nie jest dostępna w BotHubie w tym momencie. Już mapa, mam nadzieję, że to jest dokładnie ta mapka i już wam tłumaczę, dobra. Wrzuciłem wam informacje o mapce, więc kto chce dołączyć, to może sobie pobrać mapkę, już wam tam wrzuciłem link w opisie. Więc tam jest informacja na temat naszej mapki. No a ja w tym momencie pokażę wam, co już tutaj mam w sklepie. Mamy 3 traktory, czyli będzie to Lindner mały traktor, Klas również mały traktor i Deutzfahr średni traktor. Co będziemy robić? Zaraz odpowiem na wasze komentarze, czy będzie można ze mną zagrać. Tak, będzie można ze mną dzisiaj zagrać. Będą 4 miejsca w sumie, czyli 3 wolne. Będziemy robić dzisiaj jazdę z krowami, dlatego że jest tutaj mapka i mamy gospodarstwo, które jest, zobaczcie w którym miejscu się usadowiłem, tutaj mamy pole 85, mamy pole 92 i prawdopodobnie coś sobie jeszcze kupimy, więc będziemy robić krowy, będziemy dzisiaj robić krówki, także ja sobie kupię po prostu te nasze ładne krówki. Okej, 50 krów mogę tutaj kupić, więc wiecie co, od razu kupuję 50 krówek, kupione, no i mamy. Mamy krówki, także zobaczcie, jak one tutaj będą się prezentować. Witam was wszystkich, ciężko mi już będzie wymienić każdą osobę, która tutaj się przywitała, ale wiedzcie, że witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o to, kto będzie mógł zagrać, wszystko jest w opisie tego filmu, więc zachęcam do przeczytania, nie będę się tutaj dublował. Jeśli chodzi o to, kto może zagrać, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ta gra będzie wyglądać, wszystko, moi drodzy, jest w opisie. Także nie będziemy się tu oczywiście dublować, duplikować, nie ma takiej potrzeby. Opis każdy z was znajdzie.
Dobra, no to moi drodzy, krowy mamy, więc dzisiaj będziemy robić akcję z krowami. Będziemy robić sianokosy i będziemy robić akcję z kiszonką. No to teraz zobaczcie na maszyny. Kacperek, siema, Bartłomiej, siema, Avionifa, elo, witaj. Dlaczego takie maszyny, a nie inne? Dlatego, że przeprowadziłem jakiś czas temu ankietę i mogliście wybrać, czy gramy z polskimi maszynami, ale wtedy nie byłoby możliwości wspólnej gry, czy gramy z maszynami, moi drodzy, farmingowymi, i wtedy gra wspólna jak najbardziej jest możliwa. Wybraliście, że będziemy grali maszynami farmingowymi, więc mamy właśnie maszyny farmingowe. Dzięki czemu mamy grę z widzami, także za kilka minut, dokładnie o 20:10, opublikuję dane logowania do serwera. Link do mapy zostawiłem w opisie, więc kto jeszcze tej mapki nie ma, to oczywiście może sobie ją pobrać. Zaznaczam, że mapka jest dostępna wyłącznie na PC-ta, zgodnie z tym, co Venturio stwierdził już na początku. Taki był zamysł od początku. No i teraz tak, 50 na godzinę. Kurde, bo tu 50 na godzinę. Ja nie mogę sobie pozwolić na ten pieprzony mandat, bo tutaj, wiecie, jest speed camera, jest ten niestety fotoradar, więc muszę zwolnić. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zapłacić mandat na starcie. Gdzie ten złodziej stoi? Gdzie ten złodziej? A, ten złodziej to dalej, jeszcze kawałeczek, bo ja do sklepu teraz jadę po maszyny. Będziemy robić zakupy, a jak zrobimy zakupy, to ja już wam wtedy wrzucę informację, co i jak. Jest złodziej, jest, tutaj ta żółta skrzyneczka, widzicie? Dobra, minąłem, no to mogę jechać teraz trochę szybciej. Ej, dobra, widzę, że elo, spoko, no to mnie bardzo cieszy. Lecimy sobie w prawo, o kurde, ale mnie tu wybiło. Fajne te pola są, naprawdę będziemy robić fajną akcję dzisiaj, bo nakarmimy nasze zwierzątka. Tylko czy ja dobrze pojechałem do tego sklepu? Kurde bele, przecież ten sklep jest zupełnie... Gdzie jest ten sklep? Halo? Tu. Nie, cieśla. Skup zbożowy. Mleczarnia. Kurde, gdzie jadłem? Gdzie jest ten... Zapomniałem, gdzie jest sklep. Widzicie to? Dobra, muszę to... Sprawdzimy sobie inaczej. Gdzie jest sklep na tej mapie? Czemu mi te pojazdy nie mrugają? Może tak. Dobra, to ja jednak dobrze pojechałem. To ja jednak dobrze na pamięć pojechałem, tylko w złą stronę się popatrzyłem. Tak, mandat w grze to szkoda, no tym bardziej, że mamy pieniędzy mało. Tu naprawdę mamy malutko pieniędzy, tak, widzicie. Ja jestem ślepy, bo po prostu patrzyłem w lewo na tą tanksztelkę, która tam stoi. A przecież sklep miałem po prawej stronie. Nie wiem, zaćmiło mnie po prostu. Muszę popatrzeć w drugą stronę. Dobra. Więc, teraz pasuje wybrać sobie jakieś fajne maszynki. Tak, za tobą, dokładnie. Teraz pasuje wybrać sobie jakieś fajne maszynki, więc idziemy do sklepu na zakupy. Ale zanim na zakupy, to jeszcze muszę kupić jakąś łąkę, bo bez łąki trochę, wiecie co, ciężko ogarnąć jedzenie dla krów. Będziemy robić sobie sianko. Myślę, że na dwóch łąkach sobie zrobimy. Na jednej, chociaż może w sumie siano by zrobić. Nie, wystarczy, wiecie co, naprawdę wystarczy. Potem sobie tutaj przyjadę i postawię silos na kiszonkę i będziemy z kukurydzą jeszcze robić akcję, także dzisiaj dwie rzeczy. No niestety 18 nie skończyłem, więc nie mogę. No wiecie, w razie czego zgoda, tam jest wszystko napisane zresztą, więc nie ma problemu. I teraz tak. Dobra, potrzebuję kupić maszynki, więc kupujemy sobie najpierw jakąś kosiarkę. Oczywiście jest to polskie gospodarstwo, nowoczesne polskie gospodarstwo, moi drodzy, nowoczesne. Teraz będzie inne gospodarstwo niż zwykle, więc oczywiście nie kupię sobie Konskilde, tej największej kosiarki, bo to by było jednak, to nie jest idealny moment. Natomiast myślę o jednej albo o jednym, o zestawie od marki Kun albo od Elho. 180 koni mechanicznych, 180 jest wymagane, zarówno tu, Cyprian, siema, więc myślę, że kupimy sobie po prostu tego Kuna sobie kupimy, będzie do przodu, a nie, bo ja to muszę kupić, ja nie mogę tego wypożyczać, bo potem zbankrutuję. Dobra, na pewno potrzebujemy kosiarki. Siema, Wiktor, oczywiście cię pamiętam. Teraz tak. Potrzebujemy kosiarki, potrzebujemy przetrząsacz, więc jakiś fajny przetrząsacz bym sobie tu wziął. 8,7 metra, 9 metrów. Czy on jest podwieszany, czy on jest skręcany? Ten już ma 17, to nie. Ale skoro Kun, to dostaliśmy rabat na Kuna, więc lecimy sobie z Kunem. Dalej, potrzebujemy zgrabiarki. Taka zgrabiarka od Sipa byłaby naprawdę spoko, powiem wam. Dlatego, że to jest... Kurde, wiecie co? Ja nie wiem, czy ja nie skorzystam z tej zgrabiarki.
Ja nie wiem, czy ja nie zdecyduję się na tą zgrabiarkę po prostu. 3 metry. Ta ma 2,5 metra. Ma 3, 4, 4, 7. No wiecie co, ja po prostu się zdecyduję na nią. Ja po prostu chcę. Nie rozumiem zasad dołączenia, no to niestety jest mi bardzo przykro. Wszystko jest tam napisane, myślę, najbardziej jasno, jak się tylko dało. Sepp Knüssel. Kurde, czemu ja nie wziąłem tego Sepp Knüssela? No dobra, niech będzie ta czerwona. Czyli tak, zgrabiarkę mamy, przyczepę samozbierającą. Czy robimy przyczepę samozbierającą, czy robimy belę? To jest pytanie. Myślę, że robimy belę. Myślę, że zrobimy sobie belę, ale nie będą to snopki, dlatego że potem z tych snopków trzeba to jakoś będzie rozsądnie pozbierać. Więc wiecie co? Zastanawiam się, którą prasę by tutaj kupić. Bo ona będzie robić bele okrągłe. To jest tania prasa, to jest tania mała prasa, to jest Kun znowu. Ta już może zrobić większe bele i w sumie zastanawiam się nad tą prasą marki Kun. Czy ona jest jeszcze z owijarką? Nie, ona nie jest z owijarką, ale nie ma potrzeby, bo do kiszonki zrobimy co innego. Bierzemy, będzie gospodarstwo marki Kun normalnie, będzie Kun na całego. Więc zrobimy sobie belę, zrobimy sobie tutaj belę na tej farmie, natomiast co dalej sobie zrobimy? Technologia zbioru bel. Nie wiem, czy będziemy zbierać belę automatycznie, czy będziemy zbierać belę za pomocą jakiegoś tura. To czas pokaże. Dobrze, tutaj kupiłem parę rzeczy dotyczących właśnie tych krówek. Czy ja o czymś nie zapomniałem? Mamy kosiarkę, mamy przetrząsacz, mamy zgrabiarkę, będziemy mieli prasę. Wiecie co, no ile by to kosztowało? Nie no, 50 tysięcy to kosztuje, to nie jest jakiś wielki wydatek z drugiej strony, taka prasa, nie prasa, tylko ten pojazd, to nie jest tak dużo, ale na pewno będę potrzebował jakiegoś tura, tak, na pewno będę potrzebował jakiegoś tura, nie ma wyjścia, więc teraz tak, ten traktor oczywiście może, nie ten, przepraszam, ten może mieć tura i ten może mieć tura, więc wystarczy, także muszę sobie ogarnąć teraz jakiegoś właśnie tura, zaraz tutaj kupimy tura, chwilka, momencik, mamy 28, więc za chwilkę opublikuję tutaj dane do logowania, więc będzie można do mnie dołączyć. Przyczepę tur znaczy, że trzeba zapłacić za dostanie się na serwer Mirosława, nie, już nie, przekroczyliśmy 10 tysięcy subów, gra z widzami jest otwarta. Każdy może dołączyć. Damian, paszowóz, jeszcze minuta. A właśnie, paszowóz by się przydał. To znaczy, paszowóz kupimy, ale później. Dlatego, że teraz po prostu musimy coś zebrać, coś sprzedać, więc jeszcze chwilka. Czemu nie kupię 360 albo Władimirca? Była ankieta i zdecydowaliście, że gramy maszynami farmingowymi. Dzięki temu będzie możliwość dołączenia do gry. NX dołączył już właśnie w tym momencie, jest to wspierający, więc on oczywiście ma pierwszeństwo i poczekajmy, aż on się załaduje, więc dajmy sobie jeszcze 2 minutki i wtedy opublikuję tutaj wszystkie dane, zobaczymy, że wszystko jest w porządku. Ja w międzyczasie kupię do tego klasa jeszcze potrzebne wyposażenie, czyli po prostu kupię tura, więc jeszcze 2 minutki proszę o cierpliwość. To jest mały ciągnik, on ma 205 koni mechanicznych, więc teraz potrzebuję jakiegoś tura. Gdzie ja tu znajdę jakiegoś fajnego tura? Ładowacz czołowy, weźmy jakiegoś, no taki, żeby do 200 koni. Dobra, weźmy sobie na przykład tego, mam nadzieję, że nie powinno być problemu. Tutaj weźmy sobie tura i potrzebuję jeszcze, nawet nie tyle ładowacz czołowy, tylko widły potrzebuję. Narzędzia do ładowarki nie czołowej, nie do kołowej, nie do teleskopowej. Kurde bele, do ładowacza czołowego potrzebuję. No to dobra, no dajmy do ładowarki tej. Widły do bel. Ja potrzebuję te widły do bel. No to by było spoko w sumie. Te, myślę. Ale nie wiem, czy ja sobie na to mogę pozwolić. Zaraz tam opowiem, odpowiem na wasze komentarze. Chwilkę proszę, poczekajcie, bo muszę się tutaj zdecydować, na które widły. Któreś widły, dobra, synchronizacja trwa. Widły do bel. Widły do bel. Kurde, ten McCormick wygląda spoko. No wiecie co? Nie no, to w ładowaczach czołowych jest. A to jest ładowa... A, tu są narzędzia ładowarki czołowej. Ja jestem ślepy po prostu. Dobra. Czyli tak, tu mamy... Służy do transportowania bel. To mamy do obornika. To jest do obornika. Tamta łyżka. I tutaj możemy sobie Bale Kinga wziąć do
transportu Bell. Dobra, weźmy go. Weźmy go, bo tym jeszcze sobie nie grałem. Także niech to tak wygląda. NX dołącza do serwera. Dobra, odpowiadam teraz na wasze pytanka, które się pojawia. Jak ktoś nie ma Discorda, to będzie można rozmawiać przez FS-a. Bartłomiej, niestety voice chat jest wyłączony w trakcie live'a. Okej, no niestety to nie jest mapka oryginalna, więc nie da się międzyplatformowo grać. Nie trzeba nic płacić za wejście do serwera, dlatego że jest gra otwarta. Zaraz tutaj opublikuję informacje, czy pokażę pick-upa na live'ie. Nagrałem już o tym odcinek, więc za jakiś czas będzie informacja właśnie na temat, no po prostu niedługo będzie odcinek na temat twojego pick-upa. Kup tur marki Klas. Chyba kupiłem już innego, więc już za późno niestety. Beczkę do wody i mleka. Te widły są do kostek. Kurde bele. Widzicie? Zapomniałem. Faktycznie. Dobra, te widły są, no przecież one są do kostek, a ja potrzebuję... do balotów, chwytak do balotów foliowanych, widły do bel. Tak, oczywiście, ale do kostek też się przyda, moi drodzy. Czy będzie jakieś F1 z widzami? A myślę, że jest taka szansa, ale to melodia przyszłości. Jutro będzie informacja, jutro będzie kolejny odcinek z F1, moi drodzy. Beczka, 101 osób mamy w tej chwili, jest to rekord wszechczasów, naprawdę, jest to rekord wszechczasów, dziękuję wam. I zgodnie z tym, co powiedziałem, w opisie filmu, teraz edytuję opis, jeśli chodzi o hasło, dajcie chwilkę. Okej, o, błąd, złe hasło podałem. Dobra. W tym momencie hasło jest podane. W tym momencie hasło jest podane w opisie, wszystko jest, moi drodzy, w opisie do filmu. Jak dołączyć? Już, nawet normalnie napiszę wiadomość. Jak dołączyć? Info w opisie filmu. Dobra, i ja tą wiadomość po prostu przypnę, żeby tutaj każdy ją widział. I teraz każdy może dołączyć. Okej. Okay. No to tak, mamy naszego zbuja, mamy naszego, dobra, agrocygan już pierwszy, szybciutko dołącza, w porządku. Zostały dwa miejsca, zostały, moi drodzy, dwa miejsca. A ja poproszę, NX próbuje po raz drugi. Okej, mamy tura. No dobra, jakie hasło, wszystko w opisie, kombajn trzeba, kombajn później, na razie zajmiemy się czymś innym, ale oczywiście... Kombajn również będzie na tej farmie. Nie ma żadnego problemu. Kombajn również będzie, ale nie wiem, czy dziś będziemy robić żniwa z kombajnem. Na razie zrobimy sobie sianokosy. Potem prawdopodobnie zrobimy sobie akcję z kiszonką. Dobra, synchronizacja. Ogólnie zrobiłem ostatnio obciążnik. W porządku, Mr. Bartek Games. Fajnie, że robisz takie rzeczy. Naprawdę kozak sprawa. Także super, podziwiam. I teraz tak, ktoś pewnie już do mnie dołączył, pewnie tak to teraz wygląda. Wiecie co, ja sobie wezmę teraz może tego Lindnera, on będzie robił za koszenie. To jest jeden z moich ulubionych traktorów, powiem wam naprawdę, ponieważ ma dwie skrętne osie, jest taki malutki, a jednocześnie bardzo, bardzo zwinny. Jak życie mija, bardzo, bardzo fajnie życie mija, powiem wam, naprawdę, ja jestem tam zadowolony. Beczkę do wody i mleka, jak najbardziej, potrzebujemy taką beczkę i zaraz się zajmę tą beczką, tylko oczywiście trzeba było teraz inne rzeczy sobie ogarnąć. Zaraz zobaczymy, kto się tu do nas z nami przywita na czacie. Dobra, tutaj ten traktor jest już wyposażony, ale patrzcie, jak to pięknie wygląda, to wszystko biało-czerwone. Agrocygan, weź proszę jakąś maszynę, którą tam znajdziesz i bierz ją na gospodarkę, po prostu trzeba to odwieźć. A w sumie wiesz, co możesz wziąć? Możesz wziąć przetrząsacz, dlatego że to właśnie przetrząsaczem będziemy pracować najpierw. No i możesz przywieźć tamto na gospodarkę, a potem do mnie dołączyć. Ojojoj, no patrzcie, ten zbój tu skręcił. Ale jojo, tego się nie spodziewałem, powiem wam. Dobra, ja sobie tutaj zapiszę. Wojtek próbuje dołączyć i to oznacza, że w tym momencie gra jest pełna. W tym momencie gra jest pełna, nie mamy w tym momencie więcej miejsc.
Dobra, to ja sobie zapiszę szybciutko grę. Czy pozdrawiam Miłosz Doliński? Oczywiście bardzo, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Kiedy kolejny live? Nie wiem. Czy Lindner da radę z kosiarkami? Nie wiem, ale jeżeli nie da, to sobie poradzimy inaczej, więc mamy trzy traktorki. Na pewno do transportu tych kosiarek sobie poradzi. Jakby co, to grasz na mapę Osada z PS4 z modami. Okej, okay, można i w ten sposób. Elo Piotrek, witaj. Kup lawetę na maszyny, żeby... Okej, okay, nie, no nie będę kupował lawety. Czemu ja cię kręcę? Gdzie ja w ogóle jestem? Czemu ja pojechałem tam? Nie, muszę zawrócić. Pojechałem w złe miejsce, sorry. Trzeba było jechać tam wcześniej, zaraz. Tylko bardzo proszę, nie dostawajcie mandatów. Bardzo proszę, nie dostawajcie mandatów. Która gospa? Po lewej stronie w okolicy pola numer 85. W okolicy pola numer 85 tam sobie gramy. Więc tak to się tutaj prezentuje. Czy ja dostałem mandat w tej chwili? Czy ja w tej chwili dostałem sam mandat? Nieprawdopodobne by to było. Dobra, musimy tylko tutaj, okej. W porządku. Czy mamy mody? W tym momencie mamy tylko i wyłącznie brzozówkę. Czy ustawię na 10 osób? Niestety nie ustawię na razie na więcej niż 4 osoby, dlatego że jest za mało rzeczy do roboty. Niestety nie mamy więcej pieniędzy, żeby tutaj kupić inne rzeczy i po prostu ja nie jestem w stanie ogarnąć nic więcej. 4 osoby to jest absolutnie maksimum, jakie tutaj możemy sobie ogarnąć. Czy kupię ciągnik? Chwilka, moment, zaraz, ponieważ jeden potrzebny będzie do koszenia, drugi do przetrząsania. No faktycznie, jeszcze jeden ciągnik muszę kupić, widzicie, zapomniałem o tym. Faktycznie jeszcze jeden ciągnik muszę ogarnąć i to już jest wydatek, który pójdzie w wypożyczenie, bo po prostu na ten ciągnik mnie nie będzie stać. Takie odnoszę wrażenie, chyba że kupię sobie takiego jąderka. Zobaczymy, może jednak bym kupił, albo McCormick na przykład. Niech będzie McCormick, wiecie co, ten Amerykaniec. Weźmy go sobie, tylko może nie podwójne koła, nie chcę go nie, żadne wąskie opony. Konsola ładowacza jak najbardziej się przyda, konfiguracja silnika będzie najmocniejsza. Czy tutaj możemy sobie coś zmienić? A weźmy tego. Dobra, jest, moi drodzy, kolejny ciągnik. W sklepie, także każdy ma swój ciągnik. I teraz tak, będziemy pracować na polu numer... To pole nie ma numeru i to jest najśmieszniejsze. Natomiast to będzie łąka obok 92, ale zanim jeszcze łąkę będziemy ogarniać, ja muszę sobie postawić silos przejazdowy na kiszonkę, więc pozwólcie, że jeszcze jedną rzecz muszę tutaj szybciutko sobie zrobić i zaraz będziemy tutaj kosić, więc dajcie, poproszę was, gracze drodzy, o chwilę cierpliwości. Natomiast ja postawię jeszcze tutaj silos przejazdowy, mały silos przejazdowy na kiszonkę, może nawet średni by się zmieścił. O, zmieściłby się, skubaniec, patrzcie, zmieściłby się. Zachodzi na inny obiekt. Mam tylko nadzieję, że tu nie ma wyjazdu z bramy. O, w mordę! Tu jest wyjazd z bramy. Tu jest wyjazd z bramy. A ten silos, no też go zastawi. To nie będziemy mieli tego wyjazdu z bramy, niestety. Także będziemy musieli się obyć bez tego... Bez tamtego miejsca. No dobra, nie przeszkadza. Wracamy w takim razie. Czy mógłbyś udostępnić safe? Jeśli już, to tylko na Discordzie tego typu rzeczy. Witam. Czy brzozówka jest na ModHubie? Niestety, brzozówka zniknęła z ModHuba ze względu na to, że były z nią problemy, ale 3 dni temu Venturio wysłał wersję poprawioną, więc liczę na to, że już niedługo brzozówka znowu będzie na ModHubie z powrotem. Widzę, że Cyprian, wysyłasz tutaj różnego rodzaju bałagan, więc proszę tego nie robić. Czy będzie grane w farminga dla poniżej 18 lat? Nie, nigdy. Nie ma takiej możliwości, niestety. To znaczy, teoretycznie, jak posiadasz zgodę, no to okej. Natomiast no, muszę się w jakiś sposób zabezpieczyć, bo nigdy nie wiadomo, co tutaj ktoś sobie wymyśli. No dobra, jedziemy kosić w takim razie trawę. Każdy z was powinien mieć ciągnik. Czy ktoś z was nie wie, co ma robić? W tym momencie ja jestem na łące. Znajdziecie sobie, gdzie jesteśmy. Agrocygan stoi za mną z przetrząsaczem. Następnie potrzebujemy osobę, która będzie zgrabiać. Czyli jedna osoba bierze ciągnik i zgrabiarkę i druga osoba bierze ciągnik z prasą do bel. Robimy sobie siano. Wiecie co? Ja pojadę może od końca tego pola, żeby tak nie robić od środka. Więc każdy z was powinien wiedzieć, co ma robić. Mam tylko nadzieję, że ten Lindner mi tutaj da radę. Dobra, opuszczamy. Teraz dajcie opuścić.
drugie poszło i lecimy. Lecimy, lecimy i no i możemy sobie kosiarkować i powiem wam, że naprawdę ten dinner daje sobie radę. Ja jestem w szoku, myślałem, że będzie z tym problem, a ciągnie, daje radę. Tak szybko się zrobił pełny serwer. No niestety szybko się zrobił pełny serwer. To jest akurat normalna sytuacja u mnie na... Ojej, sorry, jeszcze raz. To jest normalna sytuacja u mnie na live'ach, że bardzo szybko się robi pełny serwer. Mnie to absolutnie nie dziwi. Natomiast no niestety nie jestem w stanie tutaj zwiększyć ilości osób. Myślę, że z czasem, gdy będziemy sobie grać na tym save'ie troszkę więcej, to po prostu wtedy będzie więcej rzeczy do roboty i będziemy zwiększać ilość osób na serwerze. Wszystko zależy od was. Tam obok obory jest miejsce na silos. No jakoś mam inną wizję na tą gospę, więc zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Diavolo, oczywiście bardzo, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Brzozówka jest dostępna na LS Portal. Wysłałem wam również do niej link. Do, nie wiem, czy to jest do LS Portal, czy do Farming Mods, nie pamiętam już. W każdym razie, jak najbardziej można pobrać sobie brzozówkę bez kłopotu, nawet jeżeli zniknęła ona z ModHuba. Jadą, widzę kolejne traktorki tutaj. Robimy sianokosy, moi drodzy. Jaki rozmiar bel? Dawaj te największe bele, myślę. Dawaj te największe, tak będzie najprościej, po prostu. Będzie najłatwiej je zmagazynować potem. Moi drodzy, mamy 120 osób w tej chwili na kanale. Jest to absolutny rekord w tych streamach. Do tej pory nigdy nie było setki, dziś jest 120. Dziękuję wam za to, naprawdę kozacko to wygląda. Bardzo mnie to cieszy. Wojtek, jedziemy się minąć. Patrzcie, Wojtek w McCormicku robi sobie tutaj piękną akcję ze zgrabianiem. Wziąłem tą małą zgrabiarkę, potem możliwe, że ogarniemy sobie jeszcze większą. No bo jednak ta zgrabiareczka jest troszeczkę wydaje mi się, że mała. Ale no czas pokaże. Przede wszystkim chcemy się tutaj dobrze bawić. Ale mnie podbiło, widzieliście to? Dobra, żebym tylko nie skosił jakichś upraw niepotrzebnie, bo by był przypał. Wiktor, wszystko jest w opisie. Czy zagram w Rafta, please? Raczej nie przewiduję grania w Rafta. W tym momencie na kanale mamy grę z Farming Simulator 22 i druga główna seria będzie z gry F1 2022. Także raczej wyścigi w formie F1. Może kiedyś zrobimy sobie po prostu grę z widzami w F1. Ja nie widzę żadnego problemu, żeby sobie właśnie w F1 zagrać z wami. Tylko dajcie znać, czy po prostu macie tę grę, bo od tego zależy, czy w ogóle można sobie będzie z wami zagrać. Dobra, bardzo ładna mapa i to jeszcze w polskim klimacie, jak najbardziej. Jest to genialna mapa, według mnie jest to najładniejsza mapa, jaka w ogóle wyszła do Farminga. No, ilość easter eggów różnych, które możemy tutaj znaleźć. W sumie zaraz wam też pokażę jednego easter egga, gdy podjedziemy na drugą część pola, więc oglądajcie uważnie, proszę, bo pokażę wam kolejnego easter egga, którego znalazłem dosłownie przed chwilą, niedawno, gdy przygotowywałem ten odcinek. Także kolejna fajna ciekawostka, zaraz wam coś pokażę. Jeszcze chwilkę oczywiście, tylko skosimy sobie to poletko, podjadę w jedno miejsce i wam coś fajnego tutaj pokażę. Wręcz zakochałem się w tej mapie, piszesz Nowik, ja też, jest ona piękna, podobno ma swoje problemy, ale no niestety, każda farma może mieć swoje problemy, choroby wieku dziecięcego. No cóż, liczę na to, że kolejna wersja będzie już idealna i każdy będzie zadowolony. Naprawdę Venturio zrobił kawał dobrej roboty, mnóstwo genialnych rzeczy, które tutaj są na tej farmie, mnóstwo easter eggów, farma jest grywalna, farma ma pola zarówno kwadratowe, jak i pola, które są troszkę bardziej uwydziwiane. To naprawdę da się lubić, to naprawdę da się przede wszystkim na tym świetnie pograć. Czy zrobimy imprezę na straży? Myślę, że można zrobić, ale oczywiście gdy nakarmimy krowy, bo teraz jest czas żniw, ale po żniwach oczywiście na imprezę można sobie skoczyć. Później wpadniesz oczywiście do zobaczenia, jak najbardziej chętny na F1, czy w ogóle seria F1 wam się podoba, bo to jest takie pytanko, które miałem wam wcześniej zadać. Jeżeli jesteś chętny na F1, bardzo proszę dać znać na Discordzie, myślę, że zrobimy sobie osobny kanał poświęcony F1, tam na pewno, jeśli chodzi o grę ze mną, no dobra, nie chcę jeszcze mówić za wcześnie, ale może tam być troszkę prościej. Jeżeli udałoby się stworzyć jakiś taki fajny swój serwer. Nie wiem, jeszcze nigdy tego nie robiłem, ale jeżeli jest tak jak myślę, to nie powinno być skomplikowane. 100 lat, jak najbardziej 100 lat. I jak będziesz znowu robił typy gracza w FS22, to możesz wziąć
mój pomysł. To znaczy, powiem tak, jeżeli piszecie o jakimś pomyśle do typów graczy, to ja go sobie zapisuję. Nie gwarantuję, że ja go użyję w kolejnych typach, dlatego że to też są odcinki nagrywane z delikatnym wyprzedzeniem, ale ja to biorę pod uwagę i naprawdę dużo waszych pomysłów jest w tych typach graczy, więc jeżeli nawet nie ukaże się to w jednym czy drugim kolejnym odcinku, to w którymś w końcu twój pomysł raczej się ukaże, więc obserwuj i oglądaj dalej. Niestety nie ma tej mapki na konsolę. Niestety nie ma i tej mapki na konsolę nie będzie. Dobra, 131 osób w tej chwili. Moi drodzy, każdy zostawia łapeczkę w górę. Każdy teraz zostawia łapeczkę w górę i pomaga wybić się temu streamowi. Może uda się zgarnąć sporo więcej osób. Więc proszę, każdy zostawia łapeczkę w górę. Kto tylko jest tutaj na live'ie. Widzę, że ktoś tutaj próbuje zamieniać się ciągniczkami. Dobrze, współpraca kwitnie. Ależ zostawiłem mijaczka. No trudno, mijaczkiem się zajmiemy później. Jak ze mną zagrać pingwinek? Wszystko jest w opisie. Przecież masz nawet przypiętą wiadomość na górze. Co zrobić, żeby dołączyć? Czy się interesuje piłką nożną? Się w ogóle nie interesuje. Ja się interesuję piłką nożną, ale biorąc pod uwagę to, co napisałeś, to są dwa różne sporty. Oczywiście się śmieję, ale no piłka nożna, żeby zdam dwa czy trzy błędy, żeby dwa czy trzy błędy zrobić, no niestety takiego sportu nie znam. Osobiście nie lubię piłki nożnej, to nie jest mój ulubiony sport, właściwie praktycznie nie oglądam meczów piłki nożnej, nie jestem jakimś wiernym, inaczej, oczywiście kibicuję Polakom, ale nie jest to powiedzmy mój ulubiony sport. Easter egga za chwilkę pokażę, jeszcze 2-3 minutki proszę, skosimy sobie tutaj poletko i pokażę wam easter egga, tylko dojedziemy sobie tutaj do końca. U mnie jedyne problemy, jakie były na tej mapie, to czasami tekstury wody znikały i pojawiały się, okej. Tak, ja tu czytam komentarz i zrobiłem dużego mijaczka. No jeżeli tekstury wody znikają, no to faktycznie może być to jakiś problem, ale powiem wam tak, ja u siebie nie znalazłem jeszcze ani jednego problemu z tą mapą. Testowałem ją na wiele sposobów, próbowałem zapisać, wchodzić, wychodzić, robić różne eksperymenty, no nic, po prostu. Bardzo, bardzo fajnie. Agrocygan, bo te Nokiany są średnie w wyglądzie. Które Nokiany są średnie w wyglądzie? To ja je celowo wybrałem, bo to są moje ulubione. Jeżeli to są te Nokiany takie, to są moje ulubione te normalnie opony. Więc nie wiem, czy je będę zmieniał, bo po prostu celowo te opony wybrałem w twoim ciągniku. Wybacz, że się nie podobają, ale za chwilę się możemy zmienić ciągnikami jak coś i pomyślimy inaczej. Pomysł na typy gracza, Janusz Budowlaniec. Ten gracz nie uprawia roli, tylko kopie koparkami, jeździ wywrotkami, wylewa betony i tak dalej. Jest to ciekawy pomysł. Myślę, że można będzie ugryźć ten temat w jakimś odcinku. Dzięki. Nie można zrobić farmy dla obserwatorów. Niestety. No ale jak farmy dla obserwatorów? Że co, że... No nie jest to za bardzo tutaj wykonalne, bo pasowałoby to z lotu ptaka zrobić niestety, a takiej możliwości tutaj nie mamy. Moi drodzy, takie mam jeszcze, w sumie powiem wam tak, na dzisiaj, na koniec tego live'a zaplanowałem fajny bonus, taki mam pomysł, ale to na koniec live'a, taki będzie bonus. Jak nakarmimy krowy, to mam taki pomysł na szaloną zabawę pod koniec. Więc. Przepraszam was na chwilę, muszę zbanować jednego dzbana. Także wybaczcie, ale tutaj mamy problem. Dobra, na razie. Jak nie poskutkuje, to niestety będę musiał użyć bardziej drastycznych środków. Chwila, moment, bo niestety porządek muszę zrobić. Troszkę mi szkoda z tego powodu, bo nie lubię przerywać live'a, żeby wstawiać bany, ale widzę kto i co pisze tutaj na czacie, więc bardzo, bardzo nieładnie się tutaj ktoś zachowuje. Ktoś ten wie na pewno, o czym mowa, więc proszę zaprzestać. Dobrze, kontynuujemy. Pomysł gracza, pomysł na typy graczy. Naprawdę fajny pomysł, na pewno go uwzględnię w przyszłości. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Jakim sportem się interesuje? Zasadniczo są dwa sporty. Jeden sport lubię bardzo oglądać i jest to właśnie Formuła 1. To jest naprawdę sport, którym się interesuję, ale oczywiście z perspektywy kanapowca widza od pewnego czasu również aktywnie gram sobie w F1 22, co możecie obserwować na kanale. Jutro będzie filmik właśnie z tej gry. Natomiast jeśli chodzi o sport, który bardzo uprawiam, jest to kolarstwo szosowe. Bardzo sobie lubię pojeździć na rowerze, więc oprócz tego, że coś tam czasem oglądnę, to oczywiście
Tak, czy gramy mecz, a potem co nie? Tak, dokładnie. Potem będziemy grali mecz. Dokładnie, dokładnie. Kacper Games, wszystko jest w opisie. Niestety na ten moment save jest pełny. Synuś, opis. Tam wszystko jest opisane na ten temat. 170 łapek w górę. Moi drodzy, lecimy dzisiaj po 200 łapek na pewno. 200 łapek powinniśmy wbić, myślę, w ciągu następnych kilkunastu minut. Lecimy po 200 łapek na razie. Szybciutko. Typ gracza na odcinku. Mały rolnik, ma wszystko malutkie, nie lubi grać dużymi maszynami. Ma wszystko malutkie. To ja wybieram spychacz do śniegu. Jakie drużyny? Nie ma żadnego spychacza do śniegu. Nie ma takich rzeczy. To tylko traktorki będą, moi drodzy. Pure traktorek. Czy tam ten, no, jak pure farming. Ale to oczywiście pod koniec live'a sobie zrobimy. Teraz musimy zrobić karmienie. Tak. Tutaj w sumie ten Lindner ma chyba... Tak, on ma tura, ale fajnie. Ale przecież nie będziemy grali z Lemieszem, bo to tak, wiecie, to fory by były, nie można, same traktorki i tyle. Jak ci minął dzień, pan GR? Ogólnie rzecz biorąc, dzień mi minął dynamicznie, od początku dnia w pracy, potem troszkę miałem jedną wycieczkę, którą musiałem odbyć na drugi koniec, no, kawałeczek musiałem się przejechać, no ale koniec końców wreszcie jestem i mam chwilę, żeby sobie tutaj zagrać, także cisza, spokój w cudzysłowie, bo dzieci mi się drą pod oknem, więc... Wcale nie mam takiej ciszy i spokoju. Ogólnie lubię dzieci, ale jak się tak drą, to jest ciężko wytrzymać niestety czasami. Jak to nie ma opisu? Przecież opis jest do tego filmu. Nie mówcie mi, że nie ma, bo ludzie tutaj dołączyli. Także no, kombajn do... No tak, to może od razu wiecie co? Tą największą koparkę Hitachi, o której dzisiaj zrobiłem filmik. Myślę, że to jest idealna maszyna do grania. Jeszcze szkoda, że nie ma tutaj mechaniki zgniatania pojazdu, bo wtedy to już by w ogóle jeden by zgniótł wszystko inne i by było po temacie. Moi drodzy, skosiłem. Także teraz będziemy sobie zbierać te bele. To znaczy teraz ja pojadę zbierać te bele i będę się popisywał z umiejętnością korzystania z ładowacza czołowego, a właściwie braku umiejętności korzystania z ładowacza czołowego, bo ja niestety nie za bardzo umiem z tego ustrojstwa korzystać, ale to nic. Za chwilę przyjedziemy sobie odpowiednio, no to najwyżej się agrocygan zamienimy, zobaczymy, czas pokaże. Na razie jadę na farmę odparkować tym właśnie pojazdem, przyjadę innym sprzętem, także zaraz będą zakupy na farmie, no i będziemy mogli wreszcie pojechać nakarmić nasze krówki, a od razu potem, gdy nakarmimy nasze krówki i zrobimy sianokos, zrobimy sobie akcję z kiszonką, kupimy jakieś pole kukurydzy i ależ tu jest piękny lasek, naprawdę wygląda to ślicznie, tak bardzo realistycznie. Siema, co do typu graczy, to proponuję skąpiec. O, to jest dobry typ, i to jest typ, który ja sobie od razu zapisuję. Ponieważ kilka innych typów, które już się tutaj pojawiły, już mam zapisane wcześniej. Natomiast skąpiec to jest typ, którego nie mam, także jest to genialny pomysł, pięknie ci dziękuję. Moi drodzy, 11 750 subskrypcji w tej chwili, jest to świetny wynik, kolejny dzień, który mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskakuje. Live'ik się ogląda, 186 łapek w górę, moi drodzy, 200 łapek w górę to jest cel na najbliższy czas, także prosimy 200 łapeczek. Oj, coś tam było. Czarny chciał największe, za małe pole na takie baloty. No to wiecie, jak coś, to róbcie mniejsze baloty. Nie ma sprawy. Jak chcecie mniejsze baloty, śmiało możecie zrobić. Faktycznie tutaj był, ale jaja, tu jest miejsce na silos. Cholera. Tu jest miejsce na silos, a ja go postawiłem tak do dupy. Aja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 j. Dobra, może go jednak tutaj przestawię. Chociaż... No kurde, no to jest miejsce na silos. Dobrze mi tutaj powiedzieliście. To jest miejsce na silos. 30 tysięcy? Ile? No dobra. Sprzedaj. Średni silos paszowy. Ile ja za niego zapłaciłem w ogóle? A, połowa. No to 30 tysięcy. Poszło się, wiecie co robić, wiecie gdzie. Dobra, to postawimy sobie ten silos tutaj, tylko kurde, żebym... Nie, tu nie mogę takiego dużego. Nie mogę takiego dużego, bo nie wyrobię się potem. Będzie za ciasno. Dobra, stawiamy tego zbuja. Okej, jest w porządku. Budowlaniec perfekcjonista. Okej, taki typ gracza już mam u siebie zapisane, więc jest to jeden z pomysłów. Czy wolę grać nowymi maszynami, czy starymi? To zależy, dlatego że czasem wolę zagrać nowymi, czasem wolę zagrać starymi. Nie ma tutaj
jednoznacznej odpowiedzi na to. Nie mogę rozwinąć opisu, no to, że nie możesz rozwinąć opisu, to nie znaczy, że go nie ma. No po prostu musisz odśwież sobie transmisję, no i powinno się udać. Ej, kurde, bo tu jest... Ej, wjechałem, dobra, wjechałem, a teraz jeszcze muszę wjechać raz. Aż mordę jeża. Ja stąd teraz nie wyjadę. Ale jaja. Ale jaja, powiem wam. Zawiesiłem się, bo wjechałem w miejsce, do którego w sumie nie powinienem był wjeżdżać tym pojazdem. Ale jaja. Ojojojojojoj, dobra. Zrobimy to w takim razie inaczej. Ojojojojojojoj, czarny panie, ty zawsze potrafisz zrobić jakieś, kurde... Jakąś manianę odstawić. Dobra, wyjechałem z tym, ale maniana, powiem wam, że nie zauważyłem tego wcześniej. No nic, zdarza się, może w takim razie zaparkujemy sobie tym w innym garażu, może tu już nie będzie problemu. O, ale fajna animacja tej kłódki. Może ten garaż jest już bardziej murowany, a mniej drewniany. No otwieraj się. Dobra, ten garaż jest lepszy, tu się powinienem zmieścić. Mam nadzieję, że tutaj już takiej maniany nie odstawię. Tak, no mogę obniżyć, w sumie mogę... Nie mogę. Popatrzcie, bo ona się rozkłada. Nie mogę jej obniżyć. Czy będzie jakaś akcja kultywatorowanie lub orka dzisiaj? Nie wiem, czy będzie dzisiaj kultywatorowanie lub orka. Nie odpowiem ci na to pytanie. Możliwe, że tak. Natomiast... wiecie, ja nie wiem, kiedy ten live się skończy... Kurde, bele. Mamma mia. Nie. Niedobrze. Dobra, jeszcze. Kurde, bele. Dobra, wyjedziemy? Nie, muszę to znowu odczepić, ale jaja. Dobra, wyjechałem jakoś, ale wniosek z tego taki, że ta kosiarka po prostu nie może stać tutaj nigdzie. Będzie sobie stała tutaj, bo ona się nie mieści. Dobra, mniejsza z tym. Jedziemy do sklepu w takim razie, a ja czytam teraz wasze komentarze. Pokaż easter egga. Oż w mordę zapomniałem. Sorry, zaraz pokażę easter egga. Czy chcę kopaczkę? Nie chcę kopaczki. Gdzie ja tu mam jechać? Mam jechać prosto. Przejedziemy sobie, wiecie co, teraz przez las i tu do sklepu. Zaraz wam pokażę easter egga. Sorry, zapomniałem o tym easter eggu, tylko przyjadę tam na pole i wtedy już faktycznie pokażę wam tego easter egga. Tylko przejadę sobie przez pole. Dobra, jedziemy przez... O kurde, tu jest przejazd przez kałuże. Jak to epicko wygląda, mam tylko nadzieję, że się tu nie utopię. Nie, dobra, to tylko jakieś takie małe bajorko. W porządeczku. No to jedziemy szybciutko przez lasek. I teraz tak, czy Kondikson cię pamiętam? Oczywiście, że cię pamiętam, jak najbardziej. A cóż to za drogo, jakie kamyczki tutaj, jaki chamski bruk normalnie. Serio, jadę tą drogą? No idealnie. Tu znowu jeszcze jeden taki przejazd przez drogę. Nie no, ta mapa jest epicka, jeśli chodzi o realizm tej mapy i o to, jak ona jest zrobiona. Nie no, ona jest po prostu genialna. Czy kontynuujemy milionerów? Wiesz co? Z jednej strony moglibyśmy kontynuować, a z drugiej strony za dużo się dzieje i mogę nie być w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, które tutaj będzie, więc chyba dzisiaj nie damy radę. Pomysł na typ gracza Nurek. Nie no, to Nurek od razu ląduje do mojego notesika. Nurek, genialny pomysł, dziękuję. Nurek na pewno się pojawi w przyszłości. Nie ma innej opcji, żeby się Nurek tutaj nie pojawił. E kurde, znowu coś złego kliknąłem. Czy kupię większą zgrabiarkę? Mogę kupić większą zgrabiarkę, bo w gruncie rzeczy ta zgrabiarka jest mała. Przyjedź proszę z tą zgrabiarką do sklepu i ja ci kupię większą zgrabiareczkę, Wojtek. Bo faktycznie ona jest troszeczkę za mała. Także ja już pozwól, że kupię lepszą zgrabiarkę. I zaraz wracam na pole i tam zrobimy co trzeba i wam pokażę. Dobra, zgrabiarkę kupimy jakąś taką większą. Niech to będzie zgrabiarka... No nie, tej nie możemy kupić, ale możemy kupić... 31 tysięcy, dobra, tą kupimy. Zgrabiarka jest kupiona i czeka w sklepie, więc proszę drugą tam odstaw. Ja jadę przetrząsacz odwieźć, to na farmę proszę. Zaraz pokażę, dobra, pokaż im tego easter egga. Już pokażę easter egga, tylko muszę tam dojechać. Muszę tam dojechać, a do tego potrzebuję, wiecie co, kupić jeszcze tura i przyczepkę, którą tam mam. No chyba, że ktoś mi... Niech mi ktoś zwolni traktor na chwilkę, dosłownie na momencik. Muszę się teleportować na farmę. Po prostu, jeżeli ktoś może wysiąść z traktorka na chwilkę, to będzie miło, bo ja się teleportowię. O, dziękuję. Dobra, już lecimy do easter egga. Już proszę kontynuujcie, co tam robicie. Ja lecę teraz do easter egga, pokażę wam coś. Swoją drogą zobaczmy tutaj jedną rzecz, bo tu jest taka fajna budka. I zaraz lecimy do easter egga, bo on jest po drodze. A co się dziś nie wydarzy?
Tutaj jest budka, ja się bym wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że tu jest jeszcze jeden easter egg. No ale to jest taka w sumie budka strzelnicza w sumie. Ale to oczywiście nie jest to, co chciałem wam pokazać. To, co chciałem wam pokazać, jest na środku tego jeziorka. No i jest to, moi drodzy, jakby to nazwać. To coś pływa sobie na środku jeziorka, zaprzeczając wszelkim prawom fizyki. Dlatego, że to nie ma prawa pływać, a pływa i jak widzicie ma się dobrze. Ja też już zwolniłem. Czy dam na więcej osób, na przykład dwie osoby na każdej gospie, jak ci pasuje. Na ten moment dzisiaj będą cztery osoby, tyle wystarczy. Zobaczcie, mamy tutaj zakochaną parę. Jak posłuchacie bliżej, to nawet ich coś słychać, delikatnie. W każdym razie, mamy tutaj zakochaną parę, która pływa sobie na łódce, która jest wanną, moi drodzy, wanną, rozumiecie to? Oni pływają w wannie i jakaś taka zakochana parka ma tutaj, mogą sobie tutaj fajnie romansować na zardzewiałej wannie. Co jest najciekawsze, to to, że ten oto, nie da się go podnieść, szkoda, bo kiedyś mi się udało nim tutaj rzucić tym kołem ratunkowym. W każdym razie ta pani naprawdę spoko wygląda. Taki oto easter egg. Motoryzacyjny natanek, siemanko, witaj. I już czytam teraz wasze. Samotny rolnik, wszystko robi sam, nie zatrudnia żadnego pracownika. Genialny pomysł. Już piszemy. Samotny rolnik, nie zatrudnia nikogo. Dobra, samotny rolnik zapisany. Siema Wiktor, cześć, czy pójdę do remizy? Później tak. Tak, mi cześć nie działa, wiemy, jest to w tej chwili naprawiane. Natomiast u niektórych tylko nie działa, więc to nie jest problem, który występuje globalnie. Tak w ogóle to coś tam, coś tam. Pomysł na typy graczy realista, mam to już w liście pomysłów. I jeszcze raz, czy pójdę do remizy OSP? Dobra, skoro chcecie, żebym poszedł do remizy OSP, pójdę, ale pozwólcie, że najpierw pozbieram te bele, więc pozbieram bele, a potem faktycznie wybiorę się do remizy. Dobrze, kupię sobie w takim razie ładny ładowacz, dlatego że on jest mi tutaj potrzebny, narzędzia do ładowarki czołowej, widły do bel. A nie, bo ja to miałem kupić, także będzie drugi tur. I teraz, uwaga, najważniejsza rzecz, mianowicie tutaj nie mamy żadnego autoloadu. Nie ma nic takiego i ja będę się musiał teraz główkować i popisywać, jak to ja będę tutaj. Gdzie jest ta przyczepka do zbioru bel? Wózek, headery na przystawki, przyczepy. Momencik, gdzie to jest? Technologia zbioru bel. I teraz tak, albo weźmiemy sobie FarmTecha, albo weźmiemy sobie Agroliner, przyczepkę. I tak się zastanawiam, którą. Ja wezmę teraz FarmTecha, dlatego że FarmTecha jeszcze nie miałem. Także FarmTecha sobie biorę. No i go... A kto mnie tu trącnął i pocałował w tylną część ciała? No, Wojtek przyjechał, widzicie? Jaki zbój? Typ gracza pijak. Ciekawe. Typ gracza nob. Ale nob już był. Jak się dostać na serwer? Nob już był. Wolę okrągłe czy prostokątne? Dzisiaj tutaj na tej farmie wolę okrągłe. Na tej farmie wolę okrągłe bele. Nob, jeśli chodzi o typ gracza, taki typ gracza już był w pierwszej serii. W pierwszym odcinku właśnie z tej serii. Także polecam obejrzeć. Włącz światła. Po co mam włączyć światła? Propozycja na typ gracza wspinacz. O! To jest ciekawy pomysł. Wspinacz. Dobrze. Wspinacz. Dobra. Kolejny pomysł. Trawoholik. Zapisałem to po swojemu. Oj, Wojtka wywaliło. Modowiec Wojtek. Dobra, zapisujemy. Może nawet modziarz. Wyleciał Wojtek z serwera, także oznacza to, moi drodzy, że mamy jedno miejsce wolne w tym momencie na serwerze, także kto pierwszy, ten lepszy, może teraz się wbić. Mirabel, ojejku, czekajcie, bo tu spam się zrobił troszeczkę, więc muszę ogarnąć jedną rzecz, 11 tysięcy, ja cię kręcę, ale ilość subów wyrąbana w kosmos. O, dobra, piszecie kolejne typy gracza, piszecie, dobra. Rajdowiec już w sumie był, podobny, ale dobra, rajdowiec, zapisuję sobie na, jako pomysł. Dalej, haker, jak najbardziej, haker może się pojawić, haker, dobrze, dalej. Śpioch, dlaczego by nie, proszę bardzo. Wróciłem, jak się dostać na serwer?
Wszystko jest w opisie. Pan Gier chce dołączyć. Proszę, cóż za wyczekiwany moment. No to lecimy w takim razie. Za ile koniec? Nie wiem, za ile koniec. Jak mi się znudzi, wtedy sobie skończymy. Jadę przez tą urokliwą, część mapki. Wiecie co, pojadę tamtędy? Nie wiem, typ gracza komputerowiec? Kombajnista bizona typu gracza, nie wiem. Ejku, serio, serio. Bardzo proszę, nie spamujcie tak. Nie spamujcie. Proszę, 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 bez takiego spamu. Miłośnik zwierząt, to już mam zapisane. Typ gracza on buduje... Aha, okej, też mam zapisane. Tamten 167 osób, moi drodzy, wy jesteście niesamowici. Jeżeli bijemy rekordy na tym kanale, to bijemy je nie o 5%, tylko od razu o 100. No, no nieprawdopodobnie to wygląda, powiem wam. A do remizy jedziemy za chwilę, dlatego że powiedziałem, że najpierw jedziemy na pole po Belę, a potem pojedziemy do remizy, więc poczekajcie chwilę. Ja dzisiaj 25 subów wbiłem, gratuluję, piękny wynik. Okej, pomysł na typ gracza strażak, ale co ten strażak miałby robić? To jest pytanie. 172 osoby oglądają w tej chwili tego live'a, moi drodzy. Wiesz co, to, że mnie czasem wycisza, oznacza, że ja po prostu przełączam się pomiędzy... Czekajcie, gdzie ja pojechałem? A, bo ja tu pojechałem niestety. Po prostu od czasu do czasu bywa, że ja muszę przełączyć się pomiędzy jednym a drugim oknem i dlatego mnie tutaj w grze wycisza, więc to jest taka sytuacja. No ale jak masz lagi, no cóż, jak... Może ci nie wywali. W każdym razie, pomysł na typ gracza strażak. Typ gracza, co... nie wie co gra. Oj kurde, to nie jest... No patrzcie jak się pcha policja, no. Miałam je z prawej strony, nie no oczywiście ja jej powinienem ustąpić pierwszeństwo, ale wiecie. Teraz co, włączy sygnał i mnie będzie gonić pewnie. Wcale bym się nie zdziwił jakby tak było, bo pojechałem normalnie jak pirat drogowy. Nie usłyszałem. Okej, strażak. A to może za chwilę wskoczę na serwer jako Wojtek Player. Jak się uda, strażak może zainstalować wóz strażacki i bawić się syreną. No dobra, może być ten strażak, zaraz go sobie zapiszę, dajcie, ale kurde, wypiszecie tych komentarzy. Ja już normalnie nie natążam, żeby przeczytać. Kurde, przede mną jedzie jakiś Zetor, ale jedzie... Czy ja już o niego... bo ja już o tego dziada oj kurde, a sprzeciwka jedzie jeszcze jeden. Dobra, może go wyprzedzimy jakoś. Patrzcie, piesi na pasach idą. Ciekawe, czy ten traktor się tu zatrzyma, czy rozjedzie pieszego. No, zatrzymał się. Pięknie. Dobra, jedziemy do remizy. Dobra, jedziemy do remizy. I odpalamy alarm. Puścimy sobie alarm w takim razie. Pokażę wam to. Typ gracza policjant. Dobra, zapisuję tego strażaka i policjanta. Strażak, policjant. Dobra, strażak, policjant zapisani. Zgrabiarka by się przydała, ale zgrabiarka gdzieś tam już jest. Dobra, odpalamy. Odpalamy i uciekamy. Kurde. Ciekawe jak długo będzie to wyjść, bo ja jej nie zamierzam teraz przyciszyć. Tylko ja sobie stąd pojadę. Zobaczymy jak to będzie. Kurde, muszę to teraz skręcić jakoś. Się wyrobić. I jeszcze strasznie chcę usłyszeć policję, bo podobno teraz policja będzie jechać na bombach. Bardzo mnie to ciekawi, czy jakąś policję tutaj będę w stanie teraz... Ej, te samochody się zatrzymują, bo pieszy idzie, widzicie to? No to jest genialne, to jest genialne. Czy kojarzę DLC Precision Farming? Oczywiście, że kojarzę, ale nie lubię tego DLC. Nie, po prostu jakoś nie jest to DLC, które mi się podoba. Nie jestem zwolennikiem rolnictwa precyzyjnego. Badacz map. I to jest kolejny fajny pomysł. Badacz map. Proszę bardzo. Badacz map został zapisany. Okej. Jedzie policja. Czekajcie, muszę iść posłuchać. Czy policja faktycznie jedzie na bombach? Nie, policja przestała jechać na bombach. Dobra, to ja idę włączyć tą syrenę jeszcze raz. Wsparłem cię. Okej, to tam... To nie do mnie było, widzę. Badacz map. Jak oceniam FS20? Ciężko mi ocenić FS20, bo nie grałem w FS20, więc nie wypowiem się na ten temat. Dobra, odpalamy. I... włączyło się. I co? Policja będzie jechać na sygnałach?
mówiliście, że będzie jechać, a nie jedzie. No także coś tutaj innego się dzieje. O, widzę, że mamy jakieś zbiorowisko tutaj. Typ gracza: rolnik, wojskowy, realista, wojskowy. Nie piszcie po 5 razy, serio, serio, proszę, nie piszcie po 10 razy tego samego. Ja jestem w stanie raz zobaczyć. Wojskowy, dobra, może być wojskowy. 11763 suby, ja cię kręcę, ale to idzie w górę, jesteście niesamowici. Tak dobrego live'a jeszcze w historii nie było. Dobra, jedziemy na pole w takim razie, dość tego dobrego. Pokazałem wam teraz parę fajnych rzeczy i jedziemy na pole zbierać, jedziemy zbierać. Teraz tak, gdy to sobie pozbieramy, to ogarnę jakieś poletko, na którym zrobimy sobie akcję z kiszonką. Taki mam pomysł, żeby tą kiszonkę ogarnąć, docelowo sprzedać. Wcale nie wyłączyłem syreny, a to ty wyłączyłeś syrenę dwa razy, ty zbuju, widzisz? A ja myślałem, że ona się sama wyłącza. No dobra. No to fajnie, no to fajnie. Dobra, gdzie są te bele? Powiedzcie mi, gdzie są te bele? A kto przewiózł te... Aha, bo te bele już zostały przewiezione, a? Sprytnie. Dobra, ktoś na zgrabiarce tam pewnie już sobie działa. Okej, to ja w takim razie tutaj odpinam tą przyczepkę, no i próbuję w takim razie naładować te bele, skoro tak ładnie tutaj są ustawione. Mirabel, bardzo proszę, nie spamuj, bo będę musiał zbanować niestety. Bardzo proszę, nie tysiąc razy to samo. Kasierz? Co oznacza kasierz? Kierowca ciężarówki. O, kierowca ciężarówki. Zawodowy kierowca. To jest super pomysł. Zawodowy kierowca. Widzicie, ile będę miał teraz odcinków przez was do nagrania? Typ gracza: tracker. Okej. No, może być i tracker. Dobra, ustawmy sobie to tak. I teraz muszę, może po dwie bele będę ładował. Może się uda załadować po dwie bele. Bo w sumie one są tak fajnie ustawione. Co do roboty, pan GR, siemaneczko. Powiem ci tak, w zależności od tego, który traktor jest wolny. O, McCormick jest wolny, ale on... O kurde, nie ma nic do roboty. Może, a, możesz zgrabiać w sumie. Ej, oddajcie mi mojego traktorka. Tak, bo ja tu ładuję bele. Zaraz będziemy, wiecie co? Zaraz będziemy sobie ogarniać... Kurde, on nawet się nie przeważa. Ale jaja, a ja nie wziąłem żadnego obciążnika z tyłu. Za chwilkę będziemy robić... O, niedobrze. Za chwilę będziemy, wiecie co robić? Z kiszonką. Za chwilę będziemy robić z kiszonką. Także jeszcze chwileczkę i zaraz będziemy robić z kiszonką. Kurde. Czemu tu jest ten pieprzony... Ajajajajaj, nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem tego. Dobra. O, kładziemy. Ej, nie położyło się. Dobra, teraz agrocygan. Co, chcesz naładować tutaj? Razem ze mną? Typ gracza youtuber Jakub Kopeć, hejka. Zachwycony, no, może być też zachwycony. Dobra, wiecie co, ja po prostu załaduję te cztery i pojadę je odwieźć. Resztą zajmiemy się później. Myślę, że tutaj ktoś sobie pozgrabia to do końca. Zobaczymy, zaraz się podzielimy jakoś inaczej. Dajcie proszę chwilkę, tylko załaduję tutaj. Będę musiał kupić nowe pole, będę musiał wziąć kredyt, jak klasyczny polski rolnik. Typ gracza: czarny pan. No, dlaczego by nie? Wiecie co, weźmiemy sobie teraz kredyt, dlatego że będę potrzebował kupić pole, będę potrzebował wypożyczyć maszyny jeszcze, także zaraz będziemy robić sobie akcję z kiszonką. Trzy osoby będą, właściwie nie, dwie osoby będą wozić. Jedna osoba będzie ugniatać pryzmę i jedna będzie siedzieć w sieczkarni. Dobra, taki jest teraz plan. 500 tysięcy kredytu i tyle mi musi wystarczyć pieniędzy. Także pięknie, agrocygan, tutaj jeszcze to nazwoziłeś. Naprawdę szanuję, pięknie. Oj. Niestety ja mam trochę za mały traktor do tego, ale to nic, dam sobie radę. Zaraz zerknę na... O kurde. Jeszcze raz. I teraz... I będzie. Jest! NX niestety wyleciał z serwera. Pewnie przez lagi. Typ gracza: pszczelarz. No i oczywiście, że pszczelarz. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Dziękuję. Pszczelarz. Proszę bardzo. Pszczelarz jest gotowy. Modacz? Nie, no modacz... Nie wiem, co to miałoby być. Lag. No niestety. Miłośnik przetwornictwa typ gracza. Typ gracza chyba.
Typ gracza dłużnik, ok, jak najbardziej może być taki typ gracza, spoko, typ gracza maruda, typ gracza maruda, spoko, jest ciekawa opcja. Split player. Wiesz co, tutaj gramy bez modów. Tu gramy bez modów, żeby każdy mógł dołączyć, więc to jest celowo. Moi drodzy, 263 łapki w górę. Słyszycie to? 263 łapki w górę. Czy dobijemy do 300? Dawajcie. Każdy, kto teraz jest na live, dodaje łapeczkę w górę. Budowniczy, jak najbardziej można, budowniczego. NX, widzę, próbuje dołączyć jeszcze raz, czyli nikt nie wykorzystał szansy. Jak włączyć garderobę? Kurde, nie pamiętam, nie powiem ci, jak włączyć garderobę. Typ gracza, który ora całą mapę. Oracz. Oraj pole. Dobra, teraz muszę wyładować te bele. Gdzie się karmi krowy? To jest pytanie. Gdzie się na tej mapie karmi krowy? Tu się karmi krowy, mam tylko nadzieję, że ja tu wjadę bez problemu. Już widzę, że nie. Już widzę, że bez problemu to nie będzie. Tak. Tak, olej pole na olej or. Kurde, oraj pole na traktorę, dokładnie. Aja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 j
takim razie chyba, no nie, od drugiej strony nie będzie już żadnego problemu. Moi drodzy, za chwileczkę zaczniemy sobie robić żniwa na kiszonkę, za momencik. I widzę to tak, jedna osoba będzie kosić, czyli będzie w sieczkarni. Druga osoba będzie ugniatać pryzmę. Trzecia osoba będzie wozić razem ze mną, bo ja będę woził, po prostu na pryzmę, więc do wyboru, do koloru, kto co chce, niech daje znać. Żebym nie musiał robić jakiegoś losowania albo innych jakichś, wiecie, niegrzecznych rzeczy. Wbijamy 12 tysięcy subów, a pewnie lecimy po 12 i po więcej. Myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wbić naprawdę, naprawdę fajne ilości. Typ gracza Polak, a jak będzie mecz impreza, to zrób na maksa osób. No to wtedy co innego, wtedy to oczywiście można coś takiego zrobić. Dobra, a teraz muszę wymyślić, jak nakarmić krówki. Czy te krowy się automatycznie nakarmią? Ej, co ja muszę zrobić, żeby nakarmić te krowy? Ja myślałem, że ja im zawiozę to... Powiedzcie mi, czy jak zawiozę Belę krowie, to czy ona tego nie zje? Ale jaja. Ja nie mogę tak tego zawieźć. Ja chcę ugniatać. Dobrze, no to NX jest od ugniatania. Dobrze, NX jest od ugniatania. Maszynista, jest to typ gracza, który się pojawi, to już wam mogę powiedzieć. Czyli co, ja muszę wyładować z tej przyczepki chyba. Miłośnik zwierząt, to też jest dobry pomysł. Dobra, kurde, widzicie to? Czy ja naprawdę nie mogę tak bezpośrednio z tego wyładować? Ratownik medyczny, można pomyśleć. Typ gracza, pani ciocia. Może być i pani ciocia. Dobra, mamy gościa od ugniatania, potrzebujemy operatora. Ej, powiedzcie mi, jak nakarmić tą krowę. Bo ja się zaczynam serio zastanawiać. Dobra, tylko muszę sobie nabić tą belę. Oczywiście nie umiem, bo teraz jestem typem gracza obserwator, który oczywiście kamerę ma oddaloną na maksa i nic nie widzi. Co jest? Bela się zlagowała, czy ja nie umiem? Dobra, ja nie umiem. Okej, wywal belę na podłogę. No właśnie, teraz... Może mnie wywalić, nie chcę ryzykować. Okej, czyli muszę tutaj wywalić tę belę. Ejku, znowu się nie zmieściłem. Znowu się nie zmieściłem. Jak widzicie, ja się w ogóle tu nie mogę zmieścić, a to się zmieścimy od drugiej strony. Trzeba mieszankę zrobić. Przecież mogę samym sianem nakarmić krowy, chyba. Czy nie mogę nakarmić samym sianem krów? No i chyba jednak nie mogę, chyba że... I jeszcze tu z prawej strony spróbuję, bo wychodzi na to, że na tej mapce, na tej zagrodzie nie mogę nakarmić krowy w ten sposób, a to mnie zaskoczyło. Typ gracza nowicjusz, tak, teraz ja jestem graczem nowicjusz. Ej, halo, pomocy, pomóżcie mi, bo ja serio w tym momencie nie wiem, pierwszy raz widzę taką zagrodę, przecież normalnie sianem można karmić krowę. A co to? No właśnie, oczywiście, że można. Widzieliście to? Zniknęło. Jest dobrze. Więc co mi tu głupoty można opowiadacie? Farmazony. Działa, tylko trzeba się jakoś tak w dziwnym miejscu ustawić. Dobra, to jedziemy z kolejną belką. Czyli trzeba tą belę zostawić w specyficznym miejscu. Okej. Typ gracza złodziej i podpalacz. Nie, żadnego złodzieja i podpalacza nie będzie.
takiego typu gracza tu nie będzie. Dobra, może tu trzeba to wyładować. Może, czekajcie. Hop. Może? O nie. Widzę, że jednak nie. No to co? Przepchniemy to dalej. Do góry, do góry, do góry, do góry. A może to... No, znikaj, znikaj, Belo. Chyba, że to trzeba tam wrzucić tym krowom. Tam dalej? Nie wiem. Czy będzie zapis? Jak najbardziej. To znaczy rozdrabniarka Bel, teoretycznie. Ale przecież zjadło mi tam tą Belę, więc... Myślę, że to też powinno. Co ja mam tu zrobić? Halo? Może tu trzeba włożyć? Czekajcie. Może tak? Jak? Czyli to w magiczny sposób jakoś da się to zrobić. Dobra, jeszcze dwie bele. Jeszcze dwie bele. Dobra, jeszcze, właściwie jeszcze jedna belka. A właśnie, czy tutaj potrzebujemy zawieść wodę? Nie, nie potrzebujemy tutaj zawieść wody, więc bez problemu. Górnik, jak najbardziej. Górnik to jest typ gracza, który się pojawi. Moi drodzy, 300 łapek w górę w tej chwili. Jesteście genialni. 300 łapek w górę, genialny wynik, powiem wam, świetnie, bardzo dobrze. Dobra, bierzemy kolejną belkę. Nie, żadnego zabójcy. Max, wszystko jest w opisie. Belę raczej nie zje, najlepiej wrzuć mieszkalnik i wtedy wyładuj. Okej. Aha, bo cię przejechałem, no to sorry, że cię przejechałem. Nie miałem takiego zamiaru. Czekajcie, trzeba postawić tą belę. I co, zniknie? Zniknęła. Po prostu trzeba w dobrym miejscu postawić belę i tyle. Także cała filozofia tutaj. Jeszcze jedna belka i możemy zacząć robić... O kurde, nie zmieściłem się w drzwi. I możemy sobie zacząć robić akcję z kiszonką. 307 łapek w górę, moi drodzy. 350, lecimy po 350. Zmieniłeś karnację i teraz jaką masz karnację? Powiedz mi. Typ gracza cesarz. Powiedz, wytłumaczcie mi, o co chodzi. Spocony Maciuś? Nie wiem, o co chodzi, więc proszę. Aha, tu jesteś, widzę, dobra, fajnie wyglądasz. I typ gracza niecierpliwy frustrat. Jest to ciekawy typ gracza. Okej, okay. Miastowy. No, nie wiem, czy to jest typ gracza miastowy. Ale co miałby robić taki miastowy? Nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić. Sprzedawca w sklepie. Można. Powiększa się, patrz jak się powiększa. I teraz jest pięknie, 33750. Krowy nakarmione. Dobra. I nie będę raczej tutaj wgrywał żadnego moda, dlatego że to jest gra otwarta dla widzów, więc każdy może sobie zagrać, więc modów tutaj po prostu nie będzie. Mirabel, jest opis, tylko ewidentnie po prostu nie możesz sobie w niego wejść w jakiś magiczny sposób. No ale to nic. Okej, okay, pierwszą część tego live'a w sumie mamy za sobą. Myślę, że możemy teraz przejść do drugiej. Jak tam idą, jak tam w ogóle bele? Aha. Znowu mnie przejechałeś. No to sorry, że cię przejechałem. Jadę teraz tam jeszcze po belę, ale tamte belę sobie już zbierzemy innym razem. Czemu niby mam zainstalowaną mapę Brzozówka? Prawdopodobnie dlatego, że masz zainstalowaną inną wersję mapy Brzozówka. Mam kupione 3 większe ciągniki, tyle że akurat ja gram w tym momencie najmniejszym. Spocony Maciuś, czyli wszystko, wszędzie mu się spieszy. Okej, okay, no dobra, jest taki pomysł. Leniuch. Maciuś, dobrze, typ gracza ufoludek, typ gracza dziadek, co gra tylko na starych maszynach, można i w ten sposób. Powiedzcie mi proszę, jak wam tutaj idzie, o widzę, że kończycie pracę, zostawię sobie tutaj tą przyczepę, dlatego że ona mi się przyda na później i teraz muszę wybrać jakieś miejsce, które będziemy sobie kosić. Tak się zastanawiam, gdzie ja znajdę jakąś taką kukurydzę, chyba nawet już znalazłem, ale co jest dla świnek? Nie, tu na razie nic nie ma dla świnek. Mamy kukurydzę, Tu jest poletko. Moi drodzy, to jest poletko numer 93. I 93, tylko takie małe? Nie ma większego pola kukurydzy? Żebyśmy takie, większe żniwa zrobili, myślałem. No dobra, no może być i 93, tak do połowy. Wiesz co, to możesz zebrać baloty na przyczepkę jak chcesz, jak najbardziej, typ gracza osadnik, też ciekawy pomysł, typ gracza dziwak, ogrodnik, dobra, aż sobie zapiszę tutaj. Dobra. Jest.
Zapisane. Dziwak, ogrodnik. Pomyślimy, co by tam można było zrobić. Extreme Power niestety w tym momencie jest pełno. Mapa brzozówka, link do niej znajdziecie w opisie. Dobra. Kupię sobie to pole. Kupię to pole najwyżej... ale malutkie te balociki. Najwyżej potem ogarniemy sobie jeszcze jedno poletko. Zobaczę tylko, w jakim tutaj stadium wzrostu jest ta... Kurde, ta kukurydza. Ta kukurydza nie wiem, czy się nadaje do tego, do wycinki normalnie. Ale jaja. Nie jestem pewny, czy ta kukurydza nadaje się do tego. Ale czekajcie, pole numer 92. Co jest na polu numer 92 i co jest na polu numer 85? Na polu numer 92 jest, moi drodzy, ziemniaki są, a na polu, no to będzie akcja z ziemniakami w takim razie. Dobra, pole numer 93 w takim razie. Ursus Longin przyczepę. Powiedzcie mi, czy ta kukurydza po lewej stronie nadaje się już na kiszonkę? Powiedzcie mi proszę, czy ona się nadaje na kiszonkę? Kukurydza po lewej stronie. Mnie się wydaje, że tak, ale ja, wiecie, ja nie jestem pewny. Ej, dobra, typ gracza bogacz, smoczek. Smoczek, Piotr, Mati. Opis. Wszystko w opisie. Agro Szymonek, hasło przez samocha. Typ gracza budowniczy. Ale śmignął tutaj. Dobra, kupujemy. W takim razie szybciutko tutaj pole numer 93, mam nadzieję. 87 tysięcy, nawet nie kosztuje to za dużo. Okej. Okay. Agro Szymonek, proszę, nie spamujcie. Proszę, nie spamuj. Tak. I teraz tak. Maszyny odwieźcie z powrotem na farmę. Kto tam ma maszynki, to proszę odwozić na farmę. I teraz tak. Kto będzie jeździł sieczkarnią? To jest pytanko. Kto jeździ sieczkarnią? Kto chce do sieczkarni? Ups, wrąbałem się. Nadaje się na kiszonkę. Dziękuję. Pięknie. Nie ogar. O, nie ogar. Ale to już był Nob. To już był Nob. Był już taki. Chętnie był z tobą zagrał, ale niestety PC nie utrzyma. Współczuję. Dobra, panowie, zgłosić się proszę na ochotnika, bo tam pewnie na czacie to zaraz 1000 osób się... To znaczy, możesz tam zostawić. Możesz, wiesz co, zostawić tamtą przyczepę na polu. Nie ma potrzeby, myślę, w tej chwili tutaj przywozić tej przyczepy, bo nie ma nawet na nią miejsca. Więc ja wypożyczam szybciutko. Wypożyczam... O kurde, jakaś mucha mi wleciała prosto do pokoju. Ja szybciutko wypożyczam w tej chwili sieczkarnię. Nie kosiarkę, nie ładowarkę, tylko sieczkarnię. Gdzie jest ta sieczkarnia? Sieczkarnia samojezdna. Jak się zastanawiam, którą by tu wziąć sieczkarnię, bo w sumie... Ja nie wiem, czy nie chciałbym tej sieczkarni. John Deere'a. Wiecie co? Weźmiemy sobie najbardziej podstawową sieczkarnię. Marka Q. O... Mitas, nic tutaj nie możemy zmienić. Możemy wziąć długą rurę. Dobra, więc weźmiemy sobie tą gąsienicową. I teraz przystawkę do sieczkarni. Weźmiemy sobie oczywiście klasa, tylko przystawkę do kukurydzy. Widzę, że nie ma takiej. 650 koni mechanicznych. Czekajcie, muszę to zobaczyć, żeby się nie okazało, że moja sieczkarnia ma mniej mocy. Właśnie 626. Zobaczcie, 626 koni mechanicznych mocy. I więc ta ma 4,5 metra, 6 metrów, 7,5 metra. Dobrze, to weźmiemy sobie tego John Deere'a. Tego John Deere'a sobie weźmiemy, czyli nie będzie ona najmniejsza. Antek, wszystko w opisie. Wystarczy przeczytać po prostu to, co tutaj napisałem. Czemu beton nachodzi na trawę? Nie wiem, czemu beton nachodzi na trawę. Moi drodzy. Ha, dodatek do kiszonek. A w sumie darujmy sobie. A dobra, nie. W sumie nie. Dlaczego by nie? Weźmy. Palety. Bon silage. Proszę. Hopla. Teraz zatankujemy. Bon silage. Czy jakoś tak? Dobra. Tankujemy. Moi drodzy. Potrzebujemy teraz dwie przyczepki, także szybciutko ogarniemy sobie dwie przyczepki, którymi będziemy teraz wozić tą kiszonkę z powrotem na farmę. Normalnie nie wiem, którą by tu przyczepkę wziąć. Tak się zastanawiam, czy nie chcę tą przyczepkę od firmy Agroliner, bo to jest taka w sumie jeszcze z normalnych. No, myślę, że będzie idealna. Myślę, że to będzie idealna przyczepka, tylko ten kolor podwozia mnie tak denerwuje. Gdzie to, kurde, zielony z czerwonym wymieszać? No, to normalnie takie już by wyglądało. No, ale dobra, może sobie weźmy w takim razie ten, nie wiem... Ciężko mi stwierdzić w ogóle. Fioletowy wygląda jeszcze gorzej. Valtra. No dobra, niech wygląda tak, jest oryginalna, niech taka będzie. Wypożyczam przyczepki
ilości dwóch sztuk. Dobra, Rudolfa dwuosiówkę. Przyczepy kupione, przyczepy zostały właśnie kupione. Także zapraszam po przyczepki. Zapraszam po przyczepki. Na live opisu nie ma, to nie umiesz znaleźć. Wybacz, tak bezpośrednie, ale no po prostu. Jest opis, inni trafiają, więc musi być. Po prostu. Zresztą, sprawdziłem przed chwilą, jest opis. Jejku, jeszcze raz sprawdzę. Tak, wystarczy rozwinąć opis, jest wszystko, łącznie z regulaminem. Także jeżeli ktoś mówi, że nie ma, to po prostu nie potrafi tego znaleźć i tyle. 335 łapek w górę, jesteście niesamowici, moi drodzy. Chwilka przerwy, już wracamy sobie do nas. Już wracamy, tylko najświeższy update, moi drodzy. 11 790 subów. W trakcie tego live'a przybyło nam kilkadziesiąt stałych osób. To jest niesamowite wręcz po prostu. Live'ik się ogląda perfekcyjnie. 163 osoby. Ja w ogóle jestem w szoku. Kiedy boisko? Boisko na koniec live'a. Dobra. Nie ciągnikiem. Gdzie ciągnikiem? Zaraz tutaj wał uprawny. Spokojnie. Już. To chwila, wszystko będzie kupione. Teraz tak, dwie przyczepy są tutaj. Ja mam sieczkarnię, która jest gotowa. Potrzebujemy teraz wały do ugniatania. Wały do ugniatania. Zaraz tutaj oczywiście wrzucimy. Daję lemierz. Dam ten lemierz na 3,7 metra, więc lemierz jest już kupiony. I potrzebujemy jeszcze wał ugniatający. I weźmy sobie ten wał ugniatający, proszę bardzo. Także wał ugniatający jest. No dobra, no to ja w takim razie jadę na pole. Wszystko, moi drodzy, mamy kupione, więc do wyboru, do koloru jedziemy teraz kosić. Ups, jedziemy teraz kosić. Po co? Mandat. Rozliczymy się po live'ie. Typ gracza, muzyk na ściernisku. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, o to wam chodzi. Dobra, jedziemy sobie teraz w lewo. Jedziemy w lewo na pole. O ja cię, taką maszyną tutaj przejechać to naprawdę nie jest prosto. I teraz tak, każdy wie co ma robić. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że każdy wie co ma robić. Jedna osoba oczywiście, dwie osoby wożą dobytek. Dwie osoby robią co innego. Ja tutaj będę najprawdopodobniej przez chwilę kosił, właściwie zbierał kukurydzę. Dobra, dindo, dindo, dindo. I boisko z prawej strony, za chwilę sobie tam pojedziemy, na koniec tego live'a jest opis, witam, o zdrowie, pytam, wszystko dobrze, słabo zrobili brazek wyboru, czy chcesz sieczkarnię na kołach, czy na gąsienicach, tak samo z kombajnami. No akurat niektóre modele po prostu występują w odmianie tylko sieczkarni na gąsienicach czy na kołach. Chwila przerwy, idę zobaczyć, czy nie ma tu jakiejś znajdźki, bo znając życie może być. Ciekawe, czy tutaj ktoś ukrył znajdźkę. Ej, no taki plac zabaw. Aj, dobra. Jedziemy. Ej, on mnie wyprzedził. On mnie chodnikiem wyprzedził, widzicie? Czy będzie Minecraft? Nie, Minecrafta nigdy nie będzie na tym kanale. Najprawdopodobniej w ogóle nie jest to gra, która... No, która by tutaj, myślę, do tego kanału pasowała. Także raczej. A na pewno nie pasuje do mnie, ja nie jestem fanem tej gry. Także niestety Minecraft nie pojawi się na kanale. Typ gracza John Deere. Może być. Typ gracza kierowca, to już było. Jak będziesz robić część drugą ciekawostek na Brzozówce, to brama ze sklepu jest otwarta od 8 do 20. A to naprawdę fajna ciekawostka. Może, faktycznie. Grześ, opis. Wszystkie informacje są w opisie na temat dołączenia. No dobra, zaczynamy w takim razie. Moi drodzy, gdzie są dwie osoby? Jedna osoba z... Powiedzcie mi proszę, gdzie jest nieagrocygan z przyczepką? To jest pierwsze pytanie, czyli druga osoba z przyczepką. Jakbyś agrocygan troszkę podjechał do przodu, bo blokujesz zarówno mnie, jak i policję. Dobra. I drugie pytanie to jest pytanie... No policja, stój, że przecież tu prace rolne teraz trwają, nie denerwować mnie. Drugie pytanie... Myślałem, że to jeden z was zetor... Oj, nie mogę. Czekajcie. Bo się zaklinowałem. Ha, ja się tą rurą zaklinowałem. O jasny, ciasny, kurde bele. Dobra, teraz się rozkładamy jeszcze raz. O, w mordę jeżę. Dobra. No, rozkładaj się. Weź wyhamuj. Wiesz co, jeśli chodzi o spam, mam administratorów, co prawda chyba w tej chwili chyba są nieaktywni, w razie czego ja po prostu zrobię porządek, więc nie bójcie się. Więc jeżeli będziecie tutaj spamować, to oczywiście ja zaprowadzę porządek. Dobra, pan GR tutaj jest, gdzie posiony. Czy zestaw do
Jak wygląda sytuacja, moi drodzy, z ugniataniem? To jest pytanie. Szoko ulubione. Aha, żeby adminować. Nie, nie ma teraz go na tym, żeby adminować. Pan Gier, podjedź proszę tu z tyłu do mnie. Bo pojedziemy w drugą stronę. Tu mamy ten, tu mamy tego zbója. No, ja muszę pilnować. Typ gracza wypadek, można pomyśleć. Dobra, dobra, jedziemy. Pięknie. No to jedziemy. Kto, kogoś tu bliżej poproszę. Za mną pan Gier jest z tyłu. Patrzcie, jest czarny pan i jest pan Gier. Pięknie dziękuję za donajcika. Pięknie, pięknie dziękuję. Wszystko u mnie dobrze. Mam nadzieję, że u ciebie również też. Żółwik dla ciebie ogromny. Dziękuję za wsparcie. O, ktoś jest za daleko. Ktoś tu jest za daleko. Musisz troszkę być bliżej mnie chyba, bo ta rura niestety nie sięga. Widzicie, piękny donajcik poszedł. Jeżeli ktoś by chciał oczywiście wesprzeć kanał, to informacja również jest w opisie, także pięknie dziękuję. Musisz troszkę być bliżej mnie, bo ta rura niestety nie sięga tak daleko. Musisz być tak blisko mnie, jakbyś chciał mnie, o właśnie, wręcz pocałować w cztery litery, pocałować w wydech, o jakby, o właśnie, idealnie. Także tak to wygląda. Dziękuję za wsparcie kanału, bardzo, bardzo się to oczywiście też przyda. Zrobimy sobie takie kółeczko. Są jeszcze miejsca na serwerze? Nie, w tej chwili miejsc na serwerze niestety już nie ma. Musisz chyba jechać bliżej mnie, to znaczy obok mnie, tak mi się wydaje, bo ta rura niestety jest krótka. Ta rura jest krótka. Eryk Lipiński, siema, witaj, cześć, 173 osoby dzisiaj na live, ja cię kręcę. No ewidentnie musimy się tutaj lepiej zsynchronizować, bo nie możemy sobie o, patrzcie, idealne. Znaczy, możesz mu napisać jak najbardziej, jeżeli chcesz. O, teraz ja jadę 10 na godzinę jak coś, więc musisz jechać przynajmniej, możesz jechać 10, możesz jechać nawet 11 i wtedy będziesz mnie popychał. Też jest taka opcja. Potem już będziesz jechał obok mnie, więc będzie prościej. Tak, pan Gier, ustaw tempomat 10 na godzinę. No i teraz jest idealnie. Teraz jest pięknie, czekamy aż będzie 100%. Także zapełniamy, ale widzę, że ten ciągnik troszkę zostaje teraz z tyłu. Zwolnię na chwilkę. Dobra, jest pięknie. Mapper, czyli Poland Ball, może być i tak. Typ gracza for fun, co się tylko bawi. No to takim graczem chyba jestem, tak. Chyba jestem ja. Pozdrawiam z kanału głosowego na twoim Discordzie. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Dobra, robimy sobie nawrotkę w takim razie szybciutko teraz. Zrobimy sobie nawrotkę. Okej, okay. O, patrzcie, się coś wysypało. Zrobimy sobie nawrotkę teraz, więc będziesz mógł już jechać wreszcie obok mnie. Nie będziesz musiał jechać posionym, jak to mawiają. Moi drodzy, 362 łapeczki w górę, dobijemy do 400. Pomóżcie dobić do 400 łapeczek w górę, czyli każdy teraz zostawia łapeczkę w górę. Musisz troszkę szybciej jechać traktorem, tak myślę 10 na godzinę jadę ja, więc spróbuj jechać 11. O, tak, bardzo fajnie. No i zbieramy w takim razie kukurydzę. Ej, to będzie kukurydza na kiszonkę. Kiszonkę oczywiście troszeczkę pewnie nakarmimy nasze zwierzątka. Kurde, aż muszę łyka wziąć. Tak, polska mapa, a maszyny zagraniczne. Dokładnie, czy znam Minecrafta? Oczywiście, że znam Minecrafta, jak najbardziej, ale... Ale proszę o brak spamu. Pozdrawiam i do zobaczenia na następnym live. Do zobaczenia. Pytałem was wcześniej w ankiecie, czy gramy na polskich maszynach, czy gramy na maszynach zagranicznych. Dzięki temu, że gramy na maszynach z farminga, mamy otwartą grę i każdy może tutaj po prostu sobie zagrać. Więc dlatego jest możliwość otwartej gry z widzami. Myślę, że wy na tym tylko skorzystacie. Wiesz co, pan Gier? Ja robię nawrotkę. Ja zrobię nawrotkę tutaj po prostu. Skąd pobrałem brzozówkę? Brzozówkę, link do brzozówki znajdziecie w opisie tego filmu. Także zapraszam was do tego, żebyście sobie kliknęli opis. Tam jest, moi drodzy, wszystko. Dobra. Za chwilkę skosimy pierwszą część tutaj tego naszego pięknego poletka. Łapeczka zostawiona, pięknie dziękuję. Typ gracza leniów. Janek, jestem twoim ulubionym, jesteś moim ulubionym youtuberem. Dziękuję pięknie. 376 łapeczek w górę. Coraz bliżej 400. Coraz bliżej 400. Damy radę do 400. Damy radę do 400, myślę, dobić. 21:20, no więc jeszcze chwileczkę sobie tutaj pogramy. Tak sobie myślę. Na pewno na końcu będę chciał wam pokazać to piękne boisko piłkarskie, bo to naprawdę wygląda kozacko.
Dobra, spróbuj podjechać. Super. Się okazało, że już nie mam szoków znajomych. O, to dziwna sprawa. Może mu zaspamowałeś i dlatego musiałeś oborę zamknąć. Czyli widzę, że gospodarstwo w realu przenosi się tutaj na nasze gospodarstwo wirtualne. Ja cię kręcę, ale mi się komputer nagrzał chyba do 70 stopni. Ja obudowy nie mogę teraz dotknąć. No nie wiem, może pan gier zmienił jakieś... Nie pan gier, tylko Szoko zmienił jakieś ustawienia. No nie wiem, ja pamiętam czas, jak grałem w 15 sieczkę na mapę Westbridge Hills i całą długość pola z przyczepą, dużą krampę na jednym ciągu z nudów. No widzicie, można było takie rzeczy robić. Można było takie rzeczy robić. Człowiekowi się nie nudziło zarówno w 15, w 13, jak i innych farmingach. Kiedy następny live? Nie wiem, ale informacje o live'ach zawsze publikuję na Discordzie z wyprzedzeniem, także myślę, że po prostu trzeba śledzić Discorda i wszystko tam będzie wyjaśnione. Dobra, ja sobie teraz tutaj pojadę w lewo. Okej, bo ktoś chciał tutaj robić jakąś kultywację, nie? Ktoś chciał robić... czy mam byki, czy krowy? Tutaj mam krowy, tutaj nie da się mieć byków, tu są tylko krówki. Okej, agrocygan, no to może jak skosimy to pole, to faktycznie sobie coś takiego tutaj zrobimy. Byki to te na mięso, to znaczy to są krowy jako takie, ale to jest po prostu rasa krów, rasa mięsna. Rasa, która... limuzyn to jest... To są krowy, które są hodowane z przeznaczeniem na mięsko. Cygan, dawa. Nie no, Radek, zlituj się. Serio. My nie jesteśmy w podstawówce, żeby takie rzeczy robić. Zlituj się. To jest bardziej poważny kanał. Już nie musimy szydzić. Często cię oglądam, bo wrzucasz odcinki. No i mam nadzieję, że wrzucam fajne odcineczki. Mam nadzieję, że się podoba. Czy to seria będzie? To znaczy tutaj na brzuzówce chcemy sobie pograć. I na pewno będzie większa seria niż tylko ten jeden live'ik. To jest naprawdę fajna mapka. A więc myślę, że tutaj coś sobie porobimy. Pan GR, czy będziemy mogli się zamienić, jak napełnisz tą przyczepkę? Bo bym pokazał widzom, jak tam się to wysypuje, bym pojechał. Dobra, widzę, że zaraz będzie 100% zwierząt. Coś tam, dobra, cały czas się sypie. Okej, jasne, dobra, no to możemy się już zamienić, dziękuję pięknie. Pojadę pokazać widzom, moi drodzy, jak to wygląda. Wsiądę do mojego ulubionego traktora. Zastanawialiście się, jaki jest mój ulubiony traktor? To jest właśnie mój ulubiony traktor. To jest Deutz Fahr z 7 serii Warrior. Nie, to jest 6 seria czy 7? Czekajcie. To jest Warrior z której serii? Nie widzę. Czekajcie, bo nie widzę. To jest 8 seria. To jest Deutz Fahr Warrior 8 seria w wersji ten zielony, taki metaliczny lakier. Naprawdę wygląda to według mnie przecudownie i dodatkowo te szerokie opony z poszerzonymi nadkolami. To jest moja ulubiona maszyna, mój ulubiony traktor w farmingu. Także tak to wygląda. Moi drodzy, powolutku zbliżamy się do końca. Czy robię live na żyłę złota? To znaczy, planuję zrobić live na tamtej mapce, ale dopiero za jakiś czas, za kilka odcinków. Myślę, że 2-3 tygodnie i wtedy możecie się spodziewać takiego live'a. I teraz tak, zbliżamy się powolutku do końca, ale to znaczy, że powinniście teraz zostać i oglądać tego live'a, dlatego że za chwilę zrobimy sobie meczyk piłki nożnej, a właściwie piłki traktorowej. Nie wiem, jak to nazwać, natomiast zrobimy sobie coś, czego chyba na polskim YouTubie jeszcze nigdy nie było. A kto mi wjechał w dupę, za przeproszeniem? Kurde, dostawczakiem mi tak wjechać, no widzicie? NX, przywożę pierwszy pakunek, pierwszą przyczepkę tutaj przywożę, także będzie można coś ugniatać, chociaż po pierwszej przyczepce chyba jeszcze za wiele do ugniatania nie będzie, ale zawsze będzie można coś tam wyubić, wyrównać. Wersja kolorowa Johna, John Green, nie wiem. Dasz odcinek z polskich modów na Xbox najnowszy, bo mam Xbox, to znaczy jak masz Xbox... Aha, chciałem się na znajdźki udać. Wiesz co, myślę, że nie, Xbox nie ma czegoś takiego, jak ty to napisałeś, po prostu. Natomiast jeśli chodzi o polskie mody, tu nie trzeba robić poradnika. Wejdź sobie w Mod Hub i tam sobie znajdź wszystko, co ci jest potrzebne, po prostu. Tyle. Tyle w tym temacie, dlatego że jeżeli masz Xboxa, to nie możesz pobrać modów z innej strony niż Mod Hub, więc tam sobie poszukasz polskich modów. Podpowiem, praktycznie ich nie ma. Czy można dołączyć? W tym momencie może być ciężko, ponieważ mamy pełno tutaj na serwerze. Dobra, patrzcie jak pięknie. Jenix będzie mógł teraz pięknie tutaj ogarniać robotę z kiszonką. Mam nadzieję, że się nie zahacza o ten dach.
A ja sobie teraz pojadę po kolejną, wiecie co? Zobaczmy sobie. Hopla. Naprawdę ta mapka jest kozacka. I jeszcze to pranie. Normalnie, wiecie co, wybiorę się na chwilkę. Może nie na poszukiwanie znajdziek, bo aż tyle to ciężko mi będzie poświęcić aż tyle czasu, ale. Przejdźmy się w takim razie codziennie świeże. Ach, już nie ma dwa bułka w cenie jednej. Już tego nie ma. Było, ale nie ma. No ale to nic. Popatrzmy, może tu jakaś znajdźka się znajdzie. Hop, 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 hop. O, a co to? Rura z gazem? Od Putina? Nie, bez przesady. Tu żadnych znajdziek nie ma. Zaraz tam pojedziemy. Zaraz będziemy kontynuować żniwa. Zaraz będziemy robić akcję z kiszonką. A jak skończymy, to zrobimy sobie mecz piłki traktorowej. Także będzie na pewno ciekawie. Dobra, nic tu nie ma, nic tu nie ma. A może bym jakąś jedną znajdźkę, chociaż naprawdę z jedną znajdźkę znalazł. Szkoda, że tym się nie da ruszać. Ale fajne schody na górę. Fajne, a jaki fajny strych. Ale kozacki. Tak, resztę ukrył pod mapą. Nie no, aż taki chyba to nie jest. Jedną znajdźkę na starcie dostajemy, a potem faktycznie nie ma żadnej. Ja myślę, że te znajdźki są naprawdę ukryte w jakichś sprytnych miejscach. I dlatego tak to wygląda. Tu mamy fajne bloczki i bałagan. Rana, czemu znalazłeś mnie? What the... Nie powiem co. What the hell, co to było? Siema, rana, czemu znalazłeś mnie? Lol, ale jaja. Powiem wam tak, jakiś pijak tutaj na rowerze się wywrócił. Ej, czy mu... Jemu spodnie pękły? Tak, on tak wygląda, jakby mu spodnie szczeliły na dupie. No dobra, w każdym razie kolejny easter egg, który sobie muszę tutaj zapisać. Genialna sprawa następna, ja cię kręcę. Dobra, hop, przez płot. Placyk zabaw taki już widziałem gdzieś. Samochodzik. O, ale se ktoś tu grządkę zrobił. Kozacko, kozacko. Dobra, hop, 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 idziemy dalej. Może chociaż w każdym domu, kurde, plac zabaw, no. Widzicie? W każdym domu, hop. Ach, przeskoczyć ten cholerny płot muszę. Ajajajaj. To w takim razie po dobroci przez bramę wejdziemy. No dobra. Skoro tak, zobaczmy sobie, czy możemy tą... No nie, tej też nie możemy wziąć. Walizkę ktoś tu dał. Rynna, nie ma tu żadnej znajdźki. Ani sztuki znajdźki. Oj, podejrzewam, że Venturio ukrył te znajdźki w taki sposób, że tylko jedna jest łatwa do znalezienia, a każda inna no, nie jest już taka prosta. Nie będzie to takie proste. A co to tutaj? Może poprzecznik zrób, jak rurą zahaczasz? Nie, chyba to nie jest do... O, wskoczyłem na dach. Chyba to nie jest do mnie. Zobaczmy tam na dachu. Tam na dachu nie ma nic. To wygląda, jakby to jakiś BMW było. Co, hop do studni? I przeniesienie do portalu jakiegoś innego, czasoprzestrzennego. No, podejrzewam, że Venturio byłby w stanie coś takiego zrobić. Dobra. Jedziemy w takim razie z powrotem na farmę. Właściwie 404 łapki w górę, moi drodzy. To jest najlepszy live w historii. To jest zdecydowanie najlepszy live w historii. Live, nie wiem, do której będzie, informacja jest nieaktualna. Taka ciekawostka o północy, gra muzyka w remizie. Nie wiem, czy o tym wiesz. Nie wiem, czy wiesz, ale opublikowałem film o ciekawostkach z Brzozówki i poruszyłem właśnie tamten temat. Więc jak najbardziej wiem, że coś takiego tutaj ma miejsce. Ten pijak zrobił ogródek, ja wiem. Ilu na tych placach, tu na placach mogą właśnie być? No mogą, jak najbardziej. Nie pytamy, kiedy się skończy live informacja, jak się no właśnie, tak. Widzę, że tutaj mi zacytowaliście tego kawałek regulaminu. Jedna jest w spalonym domu. A gdzie jest spalony dom? Powiedzcie mi, gdzie jest spalony dom? Ale numer nie wiem, że tu jest spalony dom, więc jedna znajdźka jest w budowanym domu. Widzę, że tutaj sobie radzicie świetnie, to ja szybciutko skoczę może do tego faktycznie budowanego domu za chwileczkę. A gdzie by tu skoczyć? Plac budowy. Kurde. Posłuchajcie tego. Jaka dziura. Se ktoś tu wykopał. Enix, widzę, też zwiedzasz. Razem ze mną. W budowanym domu. Szukałeś tu. No dobrze, czyli tu nie ma. Piękna betoniarka. To idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu jeszcze jest ten budowany dom. Nie no, to...
Rewelacja. Hop, hop, hop. Kto nie skacze? Ten z policji. Hop. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Jest, 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 jest. Znalazł, znalazł. Gdzie ona była? Gdzie? Oj, tu była. Ciekawe, czy można potem wejść. Tu. Ciekawe, czy można tu wejść. Ej, ciekawe, czy na ten dźwig można wejść. No wskakuj, wskakuj, wskakuj. Bo tu powinna być... Ajajajajaj, tu powinna być drabina. Ale tu nie ma drabiny. O, jest. Wskoczyłem. Wskoczyłem. Czekajcie. Jest tu drabinka. Ej, może by się jej udało. Niestety, drabina jest... Niestety ta drabina nic nie pomoże. Szkoda. No dobra. Widzę, że skończyliśmy tutaj, moi drodzy, pracę. Bardzo proszę, wszystkie maszyny zwozimy sobie na farmę. Zwozimy na farmę i jedziemy zrobić najbardziej szaloną rzecz na koniec tego live'a, czyli zagrać sobie w piłkę traktorową, moi drodzy. Zrobimy sobie coś takiego. Obiecałem wam, że zrobimy i kto wytrwał do końca, ten będzie mógł to obejrzeć. Także w tej czepie koło wiatraka, no to też jest ciekawa sprawa. Zaparkujcie proszę gdzieś maszynami na farmie. Widzę, że nie za dużo mieliśmy tej całej kiszonki. Myślałem, że będzie jej sporo, sporo więcej. Jedna znajdźka w budowanym domu, w szopie koło wiatraka. Okej, ja spróbuję tutaj zaparkować tym oto pojazdem. Wiesz co, pan Gier, ty się tym nie zmieścisz nigdzie. Ty się tym nie zmieścisz nigdzie, więc zaparkuj tak, żeby po prostu tamta sieczkarnia nie zawadzała, bo jak będziemy robić następnego live'a, to... No chyba, że się jednak tam zmieścisz, ale na moje oko może być z tym problem. Środkowe drzwi są moje, bo muszę zostawić tam przyczepkę. Kurde, nie mogę wycelować. Czy ona ma osię, czy ta przyczepa ma skrętną oś z tyłu, czy co? Tak to wygląda. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy jeszcze. Ojejejejej. No tak to wygląda, ta przyczepka ma skrętną ośkę. Dobra, 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 dobra. Okej. Okay. Aż na milimetry zarysowałem przyczepę. Dobra. No, to jak w blok ekipie było, za mną Space on przodem. Jedziemy, moi drodzy. Każdy ma wziąć sobie ciągnik. Lemiesze są zabronione. No dobra, weź ten lemiesz. Dobra, weź ten lemiesz. Będzie więcej zabawy. Agro, Cygan, Pangier. Każdy bierze ciągnik i jedziemy. Jedziemy, jedziemy w takim razie na boisko do piłki nożnej. Jedziemy na boisko do piłki nożnej. Pograć sobie w piłkę. O kurde, nie ma to jak zaliczyć dzwona z policją. No cóż, różne rzeczy się zdarzają. Tu na budowie nie patrzyłem. Okej, okay, dzięki, mam pytanko. Jak wchodzę na brzozówkę, to muszę pobrać moda, no skąd masz go wziąć? Albo z modhuba, albo był ten modzik po prostu dołączony do tej mapki, więc w modhubie jest ten modzik, z tego co wiem. Po prostu. Natomiast skąd masz go wziąć? No... Skąd chcesz? Kurde, pieszy! Nie wchodź mi pod nogi, pod koła! Zbój jeden. No dobra, jedziemy. Pan pieszy się rozmyślił. Jedziemy do szkoły. W farmingach masz zawsze skrętną oś w takich przyczepach, ale jak cofasz, ustawiasz się do pozycji neutralnej. Jak się zatrzymasz, to myślisz, że do przodu jedziesz i dlatego tańczy. No właśnie, tutaj jest taka oto sytuacja. Dobra, tu mamy skręcić. Na prezentacji mówiłeś, że nie da się spać, a w trybie budowy można postawić wycieraczką, gdzie można spać. Tak, tak, ale to już mi nawet Venturio napisał, autor tej mapy. Natomiast nie da się spać na mapie w jednym miejscu i to jest prawda. Natomiast można postawić sobie taki jakby budynek i wtedy spanie jak najbardziej jest możliwe. Taką wycieraczkę się stawia. Dobra. No to tak, wyłącz ruch, bo się zablokowałem. No zlituj, że się nie... Jak to się mogłeś zablokować? Co żeś tam zrobił? Jak się nie odblokujesz, to coś wymyślimy. Dobra, bierzemy tą piłeczkę. Ta piłeczka wylatuje z... Bo tu leci samolot wysoko. Ba, jakie fajne. Dobra, tą piłeczkę wyrzucamy. Na razie nie ruszajcie, proszę, piłeczek większych na środku. Okej, okay, mamy tutaj dwóch po jednej stronie. Widzę, że już podjeżdża. Okej, okay, ktoś tam jeszcze dojeżdża, czy jak to tam wygląda teraz? Dobra, przejechałem pieszego, okej. Okay. Przeżyjemy. No to co? Poczekajmy jeszcze w takim razie. Jest pan GR i ktoś jeszcze jeden. Zaraz, tutaj zaczniemy.
Jedzie. Dobrze, czekamy w takim razie. To ja szybciutko wam powiem. 425 łapek w górę. Moi drodzy, genialny wynik. 11813 subów. Jesteście wręcz niesamowici. Myślałem, że dzisiaj do 11800 nie dobijemy, a dobiliśmy i to z dużą nawiązką. No po prostu jesteście niesamowici. 425 łapek w górę. Tyle nie było nigdy. Ach, jestem zadowolony. Po prostu jestem zadowolony. Dobra, pan GR dojeżdża. NX, ty się chyba nie zmieścisz. No więc jeżeli się nie zmieścisz, to znaczy, że Lemierz zostawiasz przed bramą. A chyba jednak Lemierz zostawiasz przed bramą. Chyba jednak Lemierz musisz zostawić przed bramą. No. Teraz będę komentował. Nie, chyba się nie dasz rady tutaj zmieścić. Jeszcze te pachołki tam dalej, więc ciężko będzie. Widzisz? To jest automatyczna selekcja. Po prostu nie da się wjechać z żadnym przyrządem, który jest za duży. Dla tych, którzy teraz dołączyli, będziemy sobie teraz grali w piłkę nożną traktorkami. Dwóch na dwóch. Dwie bramki i dwóch na dwóch. I zobaczymy, jak się nam uda w to zagrać. O, widzę, że... Ejku, przejechał tym lebieszem i zawiesił się później. Pomóż, pan GR, pomóż mu, popchnij go. Ciekawe, czy się uda. Emocje jak na grzybach. O, pomoc z jednej strony idzie, ale z drugiej nie za bardzo. DJ Piotrek się manko. Odczep Lemierz i popchnij. No, jest taka opcja. Odczepił Lemierz. No i co? Tylko jak ty potem tym Lemierzem stąd wyjedziesz? To jest pytanie. Potem będzie trzeba Lemierz przywrócić do sklepu. Dobra. NX, z kim będziesz grał? Ze mną czy z agrocyganem? Do wyboru, do koloru. Ze mną czy... Dobra, no to proszę na moją stronę. Pan GR wjeżdża ostatni i zajmuje drugą połowę. Zasady są, moi drodzy, proste. Mamy tutaj dwie piłki. Gramy na dwie piłki. Idę na bramkę. Spoko. Tak, tury VS bez tura. Proszę bardzo. No to my mamy tura, więc możecie zaczynać. Wybierajcie, proszę, mamy dwie piłki. No to gramy, moi drodzy. Lecimy. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Naprawdę będzie komedia. To naprawdę będzie tutaj komedia. Ciekawe, co się tu wydarzy. Aj! Wszystkie chwyty dozwolone, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Mamy dwie piłki, więc na pewno będzie śmiesznie. O, pierwsza piłka leci i mamy gol! Mamy 1-0, moi drodzy, już na starcie 1-0. Ależ to szybko tutaj się wydarzyło, ale druga piłka jest jeszcze w grze. No, to był gol, to było zaczęcie. To było zaczęcie, ale agrocygan już tutaj wjechał, dobra. Moc silnika i wyjście na czystą pozycję, ale agrocygan wjechał w coś innego. Czy będzie to 2-0? Jadę teraz na pustą bramkę i jest. No to, moi drodzy, mamy 2-0. Dwie piłki w bramce, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy już na starcie. No to możemy wracać na swoją połowę NX i czekamy, aż tutaj nam wyprowadzą jakąś teraz zabójczą kontrę. Dobra, ja się ustawię. Jak 2-0? No 2-0! Dwie bramki. Jak do bramki nie weszło? Weszło. Przeszło przez brameczkę, widziałem to. 2-0, pięknie jest. Dobra, lecimy dalej. Ja zostaję tutaj na bramce i czekamy. No co nie weszło? Jak nie weszła? Jak weszła? Bez. 2-0. Z. Jakieś płatne wymagania na serwa? Nie. Kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, jedną piłeczką grajmy, spoko. No to wybierzcie sobie, którą piłką teraz gramy. No pa! Pan GR mnie chce przestawić, ale to piłką masz trafić, a nie mną. Do tego. Weźcie sobie tam piłeczkę, proszę. I kontynuujcie akcję. Widzę, że tutaj chyba nie do końca ogarniają zasady gry. Piłkę do bramki trzeba skierować, a nie mnie, ani nie traktor. Co tu się dzieje? Czy mam beczkę na wodę i mleko? Jeszcze nie mam, ale będzie. No to nawet jeżeli jest 1-0, no to, moi drodzy, lecimy dalej. Co się tam dzieje? Halo, przerwa. Jedziemy. Pan GR, agrocygan. To jest jakaś obława na mnie normalnie. Ja tu nie mogę wyjechać. Dziwne. Dobra, musimy wydostać tam tą piłeczkę. Tu to by się mocno super siłę przydał, bo ta piłeczka jest za ciężka niestety. Ale to nic, może mi się udają w jakiś sposób magiczny tutaj wyciągnąć. Tak, 2-0 było, teraz 2-0.
Dobra, wyciągnijmy tą piłeczkę. Agrocygan cofa. Nie możesz nabić tej piłki tym? Widlakiem? Czy można z wami? W tym momencie gra jest pełna, ale myślę, że innym razem jak najbardziej. Musimy tutaj ogarnąć sobie moda na super siłę. Dobra, tak, bo bez tego niestety będzie problem. GR, nic nie widzisz. Co się tam dzieje? Dobra, podjedziemy sobie od tej strony. O. Tu. I spróbujemy tą piłeczkę, tak wiecie co, wystrzelić. To wcale nie jest takie proste, jak ona tu utknęła. Bez super siły może być ciężko niestety. Dobra, piłeczka leci. Zaraz będzie na boisku. Okej, mamy piłkę na boisku. Kto chce mi ją odebrać? Zmiana stron teraz, co? Zmiana stron. Widzę, że pan GR siedzi na ławce rezerwowych. Agrocygan próbuje bronić. Co się tam dzieje? Tak, zmiana stron. Dobrze. Zmiana stron. Mam piłkę przy sobie. Kto mi ją weźmie? Kto weźmie moją piłeczkę? Agrocygan się ustawił na bramce. Dobrze. No to ja atakuję. Ja atakuję w takim razie bramkę. Pan GR dojeżdża do mnie i czy mnie strzeli? Ojejejeje, wciśniemy tą piłkę, wciśniałem! 3-0. 3-0, 3-0, 3-0. Czy ja ją wyjmę? To jest pytanie, czy ja dam radę wyjąć tą piłkę. Obawiam się, że ta piłka niestety jest za ciężka do takich rzeczy. Nie jestem w stanie jej podnieść. Czy tylko ja piłki nie widzę? Aha, bo ty nie widzisz piłki. Aha, to dlatego taki cyrk jest. No bo ja widzę tą piłeczkę, czyli nie damy rady sobie pograć w ten sposób. Myślałem, że się uda. Dobra. 4-0. 3-0. Czyli co? Wy nie widzieliście tych piłek? Ale jaja. No to skoro... To jakiś błąd jest. O! Piłka zniknęła. Widzieliście? Zniknęła piłeczka. No to niestety. To niestety, ale chyba więcej nie zagramy tutaj. Skoro niestety, ale te piłki nie są widoczne. Kurde, jaką główkę zrobiłeś, Agrocygan, w tej chwili. Fajnie, no tak, no ja widzę piłkę, to znaczy tamta duża jest w kącie, druga duża jest w drugim kącie, no i tak to właśnie się tutaj prezentuje. No nic, to chyba tyle z naszych tych popisów piłkarskich, fajnie było. Wracamy na farmę, co? Chyba już czas wracać na farmę w takim razie, krótki meczyk sobie zrobiliśmy, niestety troszkę jest to zbagowane, więc nie na wiele sobie możemy pozwolić, ale to nic, było fajnie, było super. O kurde, prawie rozjechałem, wiecie co, budynek szkoły, a Agrocygan prawie rozjechał dzieci. Taka ciekawostka. Dobra, to jedziemy w takim razie tu, tylko mi mandatów nie popłaćcie na tych, na tym fotoradarze, bo będę zły. Okej, czy oglądasz innych youtuberów? Czasem oglądam film Kadora, aczkolwiek, jeśli chodzi o farminga, to bardzo, bardzo rzadko oglądam filmy innych youtuberów. No kurde, Agrocygan na trzeciego poszedł tak, że... No, a co tutaj na środku jest napisane? Podziękowania za... O, proszę! To jest dobre! To jest dobre! Podziękowania za pomoc w mapie. Pieseł, Jelonek, Giusz, Pomorska Mafia, Sharpie, Barney. Wszystkich was również bardzo, bardzo pięknie pozdrawiam. To jest dobre. Szanuję. Venturio, dziękuję za kawał dobrej roboty. Wszystkim, którzy się przyczynili do tego również, naprawdę świetna mapka, świetna sprawa. Dzisiaj pograliśmy sobie prawie 2 godziny. Czas minął bardzo szybko. Moi drodzy, 447 łapek w górę. Dobijamy do 450. Proszę szybciutko. A my robimy sobie pamiątkowe zdjęcie na końcu, także bardzo proszę, przyjedźcie tutaj wszyscy traktorkami na farmę. Pokażemy się jeszcze, zrobimy sobie takie ładne ujęcie na koniec. Podziękujemy sobie na koniec tego live'a. Bez 3-0. Tak, było 3-0. Wygrali bez turów. Wygrał Czarny Pan z Drup. Wideo Straż Pożarna, ale Straż Pożarną ja już zrobiłem filmik, gdzie zrobiłem, gdzie powiedziałem o tej straży. Dobra, stańmy sobie tak wszyscy obok siebie. Ja to stanę z tej strony. O, pięknie, dobra, jest spoko. Mam zdjęcie na live z live. Spoko. Dobra, zaparkujmy tak ładnie tutaj wszyscy obok siebie. Brakuje nam jeszcze NX-a.
Enix jedzie. Dobra, pięknie, 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 pięknie. Super, super, super. Lecimy w takim razie. Zaraz zrobimy sobie takie piękne zdjęcie na koniec. Popatrzcie, jak to tutaj wygląda. Dobra, raz, dwa, trzy i brakuje nam jeszcze czwartego traktorka. Ależ tu się będzie, tu idealnie będzie to ustawione. O, mamy inwazję, ops. mamy inwazję, moi drodzy, jakiegoś spamu. Ale na szczęście pozbędziemy się tego raz a dobrze. Także żegnamy spam z kanału. Spamu tu nie chcemy, ze spamem się żegnamy. O, 11820 słów, moi drodzy, to jest rekord wszechczasów. Czegoś takiego jeszcze nie było. Czy włączamy noc? Teraz nie włączymy nocy. O, wyjechał jednak. Nie włączymy nocy, dlatego że będziemy tutaj robić kolejne rzeczy, a nie chcemy, żeby nam to wszystko uschło. Popatrzcie na naszą dzisiejszą czwórkę. Tak, dzisiaj sobie graliśmy tutaj na rewelacyjnej mapie Brzozówka. Naprawdę, to jest świetna mapa, polecam wam ją serdecznie. Wszystkim. Genialna sprawa. Jeżeli chcecie zobaczyć imprezę, to zapraszam was do mojego ostatniego filmu o Brzozówce. Tam opowiedziałem. Film się ukazał w niedzielę, czyli wczoraj. No i tyle. Tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, koniecznie dajcie znać o tym w komentarzu. Widzę, że Enix na wszelki wypadek przestawi wszystkich innych tutaj na kanale. Jeszcze chwileczkę. 456 łapek w górę, moi drodzy. Następnym razem musimy dobić do 500. To jest niesamowite. Pięknie wam dziękuję. Raz jeszcze, kiedy druga seria skoków maszyn rolniczych? W przyszłości, natomiast kiedy dokładnie, nie wiem. Dziękuję wam wszystkim, grało się świetnie. Krowy mamy nakarmione, kiszonka już się robi, więc podejrzewam, że w jednym z kolejnych odcinków zrobimy sobie kolejne fajne, szalone rzeczy tutaj. Może też z kiszonką, może jakieś żniwa, żeby wreszcie coś po prostu zarobić. Pięknie wam dziękuję, już mogę sobie zrobić, zrobię sobie na koniec screena. Z widzami na YouTubie żegnam się, pięknie wam dziękuję, do zobaczenia, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i do zobaczenia w kolejnych live'ach, w kolejnych filmach. Jutro będzie film z F1 2022. Do zobaczenia.